Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Stephen King. Stuko Strachy. Przełożył Łukasz Praski. Czyta Marcin Popczyński. Dla Tabity King. Mam obietnicę do spełnienia. Podobnie jak wiele wierszyków dla dzieci, ten o stukostrachach Strachach wydaje się na pozór nieskomplikowany. Trudno wytropić pochodzenie tego słowa. Słownik Webstera powiada, że stukostrachy to a. olbrzymy drążące podziemne korytarze lub B. duchy nawiedzające opuszczone kopalnie i jaskinie. Natomiast według słownika Oxfordskiego stukostrachy to duchy górników, którzy umarli z głodu, ale nadal stukają, domagając się, aby ich uwolnić i nakarmić. Pierwszy wers, w nocy, gdy cały dom już śpi i tak dalej, jest dość znany i oboje z żoną usłyszeliśmy go w dzieciństwie, mimo że wychowaliśmy się w różnych miastach, w różnej wierze i mamy różne pochodzenie. Żona ma przodków francuskich, ja i irlandzkich. Pozostałe wersy są wytworem wyobraźni autora. Autor, czyli ja, pragnie podziękować swojej małżonce Tabicie, która jest nieocenionym, choć czasem irytującym krytykiem. Jeśli irytują Was krytycy, to możecie być prawie pewni, że mają rację. Redaktorowi Alanowi Williamsowi za jego staranność i pełną życzliwość i uwagę. Phyllis Gran za cierpliwość. Ta książka została nie tyle napisana, ile wyszarpana, a w szczególności George'owi Everetowi Mac który czytał wszystkie moje powieści i niezwykle starannie je sprawdzał, zwracając uwagę głównie na sprawy związane z bronią i balistyką, ale także i ciągłością akcji. Mak zmarł w trakcie redagowania tej książki. Właśnie posłusznie wprowadzałem poprawki, jakie zasugerował w jednym ze swoich listów, gdy dowiedziałem się, że w końcu skapitulował przed Białaczką, z którą toczył bitwę od dwóch lat. Bardzo mi go brakuje nie dlatego, że pomagał mi naprawiać błędy, ale dlatego, że miał miejsce w moim sercu. Podziękowania należą się wielu innym, których nie potrafię nawet wymienić, pilotom, dentystom, geologom, kolegom pisarzom, nawet moim dzieciom, które słuchały, kiedy im głośno czytałem. Jestem także wdzięczny Stevenowi J. Gouldowi. Chociaż kibicuję Jankesom, co oznacza, że nie do końca można mu ufać, jego uwagi na temat prawdopodobieństwa tego, co nazywam drętwą ewolucją, pomogły mi w redakcji tej powieści, na przykład The Flamingos Smile. Haven nie jest prawdziwe. Bohaterowie nie są prawdziwi. To fikcja literacka z jednym wyjątkiem. Prawdziwe są stukostrachy. Jeśli sądzicie, że żartuję, to przegapiliście dzisiejsze wiadomości. W nocy, gdy cały dom już śpi, stukostrachy, stukostrachy, stukają do drzwi. Chciałbym stąd uciec, lecz boję się, że stukostrach zabierze mnie. Księga pierwsza. Statek w ziemi. Płynąc z Independence, zabraliśmy Harry'ego Trumena. Mówimy, co z wojną? On na to, krzyżyk na drogę. Mówimy, co z bombą? Przykro ci, że to zrobiłeś? On na to, podajcie flaszkę i pilnujcie własnego nosa. The Rainmakers, Downstream. Rozdział pierwszy. Anderson się potyka. Jeden. Kamyczek uruchamia lawinę. Do tego mniej więcej sprowadza się katechizm. Koniec końców wszystko sprowadza się do czegoś podobnego. Tak w każdym razie o wiele później myślała Roberta Anderson. Albo wszystko zrządził przypadek, albo los. 21 czerwca 1988 roku w miasteczku Haven w stanie Maine, Anderson dosłownie potknęła się o własne przeznaczenie. Cała sprawa zaczęła się od tego właśnie potknięcia. Reszta to już historia. 2. Tego popołudnia Anderson wybrała się na spacer z Peterem, starym biglem, który był już ślepy na jedno oko. Dostała Petera od Jima Gardnera w roku 1976. Rok wcześniej Anderson opuściła college, zaledwie dwa miesiące przed uzyskaniem dyplomu i zamieszkała w domu swojego wuja w Haven nie zdawała sobie sprawy z własnej samotności dopóki Gard nie przewiózł jej psa. Peter był wtedy szczeniakiem i Anderson czasem nie mogła uwierzyć, że tak bardzo się zestarzał. Według psiego wieku miał 84 lata. W ten sposób liczyła własny wiek. Rok 1976 wydawał się zamierzchłą przeszłością. Tak, bez dwóch zdań. Gdy masz 25 lat, możesz wciąż pozostawać w bardzo przyjemnym przeświadczeniu, że w Twoim przypadku dorastanie to tylko urzędniczy błąd, który w końcu zostanie naprawiony. Kiedy jednak pewnego dnia budzisz się i stwierdzasz, że Twój pies ma 84 lata, a Ty sama trzydzieści 37, dochodzisz do przekonania, że należy zrewidować swoje poglądy. Tak? Bez dwóch zdań. Anderson szukała drzew do ścięcia. Odłożyła już półtora sąga drewna, lecz na zimę chciała zgromadzić co najmniej trzy. Chciała już niemało drzew, od czasów gdy Peter był szczeniakiem i ostrzył sobie zęby na starym kapciu, bardzo często brudząc dywan w jadalni, ale wciąż ich tu jeszcze rosło sporo. Ziemia, którą ludzie w miasteczku ciągle nazywali farmą Franka Garika, przylegała do drogi numer 9 na długości zaledwie 180 stóp. Ale kamienne mury wyznaczające jej północną i południową granicę rozchodziły się tworząc kąt rozwarty. Trzy mile dalej, w głębi chaotycznie rosnącego lasu, w którym stare drzewa były przemieszane z młodymi, stał jeszcze jeden mur. Tak stary, że rozpadł się na pojedyncze sterty obrośniętych mchem kamieni, wyznaczający koniec posiadłości. Powierzchnia tego klina, przypominającego kształtem porcję tortu, była naprawdę duża. Za zachodnim murem ziemi Bobby Anderson rozciągała się ogromna puszcza należąca do papierni nowej Anglii, słynny ognisty las. Prawdę mówiąc, Anderson wcale nie musiała szukać dobrego miejsca. Ziemia, jaką zostawił jej w spadku brat matki, była cenna przede wszystkim dlatego, że rosły tu głównie drzewa dające dobre twarde drewno, w niewielkim stopniu zaatakowane przez brudnicę nieparkę. Ale po deszczowej wiośnie nadszedł śliczny, ciepły dzień. W ogrodzie jeszcze nic nie wyrosło, przez deszcze pewnie wszystko zgnije w ziemi, a na rozpoczęcie nowej książki Anderson miała jeszcze czas. Zamknęła więc maszynę do pisania i wyruszyła na wędrówkę ze swoim wiernym jednookim Piterem. Za farmą biegła stara droga, utwardzona okrągłakami. Anderson przeszła nią prawie mile, po czym skręciła w lewo. Niosła plecak. Miała w nim kanapkę i książkę dla siebie oraz psie ciastka dla Pitera, a także pomarańczowe wstążki do zawiązania na pniach drzew, które będzie chciała ściąć, gdy wrześniowe upały ustąpią przed łagodniejszym październikiem, oraz manierkę. W kieszeni miała kompas Silva. Zgubiła się na swojej ziemi tylko raz, ale ten jeden raz wystarczył. Spędziła okropną noc w lesie, nie dowierzając, że naprawdę zgubiła się na terenie posiadłości, której była na litość boską właścicielką. Przekonana, że umrze w tej głuszy. A było to wówczas bardzo prawdopodobne, ponieważ tylko Jim zauważyłby jej nieobecność, a Jim zjawiał się zwykle w najmniej oczekiwanych chwilach. Rano Peter zaprowadził ją do strumienia, a strumień zawiódł ją do drogi numer 9, gdzie z wesołym bulgotem przepływał przez przepust pod asfaltem dwie mile od jej domu. Dziś miała prawdopodobnie lepszą orientację w lesie i potrafiłaby odnaleźć drogę do szosy albo do jednego z granicznych murów, ale prawdopodobnie pozostawało słowem kluczowym. Około trzeciej natknęła się na dobrą kępę klonów, właściwie znalazła kilka innych dobrych kęp drzew, lecz ta znajdowała się niedaleko ścieżki, którą znała na tyle szerokiej, że mógł się na niej zmieścić jej tomket. W okolicach 20 września, jeśli wcześniej nikt nie wysadzi świata w powietrze, doczepi do traktora sanki, przyjedzie tu i natnie drewna. Poza tym dość się już nachodziła jak na jeden dzień. Może być Pit, Pitt szczeknął słabo, i Anderson spojrzała z głębokim smutkiem na psa, który dziwił ją i napawał niepokojem. Peter był wykończony. Rzadko już rzucał się w pościg za ptakami, wiewiórkami, pręgowcami. Czy wchodzący nim czasem w drogę świszczem? Myśl o pogoni Pitera za Jeleniem była śmiechu warta. W drodze powrotnej będą musieli często robić przerwy na odpoczynek, a były czasy, wcale nie tak odległe, jak uparcie w duchu utrzymywała, gdy Peter zawsze biegł ćwierć mili przed nią, ujadając na cały las. Pomyślała, że być może kiedyś nadejdzie dzień, gdy uzna, że dość już tego. Ostatni raz klepnie siedzenie z przodu Chevroleta picapa i zabierze Pitera do weterynarza w Auguście. Ale nie tego lata, Boże, jeszcze nie, ani tej jesieni, ani zimy błagam, dobry Boże, jeszcze nie. Bo bez Pitera będzie zupełnie sama. Jeśli nie liczyć Jima, a Jim Gardner w ciągu ostatnich trzech lat zaczął sprawiać wrażenie nieco stukniętego. Wciąż był jej przyjacielem, lecz trochę stukniętym. — Stary, poczciwy Pitt. Dobrze, że ci się podoba — powiedziała, wiążąc wstążki na drzewach, choć doskonale wiedziała, że być może postanowi ściąć zupełnie inną kępę i wstążki zgniją. — Doprawdy twój gust dorównuje urodzie. Wiedząc, czego od niego oczekuje pani, był stary, ale nie głupi. Peter zamerdał krótkim, cienkim ogonkiem i szczeknął. — Zrób wietkąg — rozkazała Anderson. Peter posłusznie padł na bok, wydając przy tym rzężące sapnięcie, i przeturlał się na grzbiet, wyciągając w górę łapy. Ta scena prawie zawsze rozbawiała Anderson, lecz dziś widok psa robiącego wietkąg Pit udawał martwego również na komendę Hata albo Milaj. za bardzo kojarzył jej się z tym, o czym właśnie rozmyślała. Wstań, Pit. Pit podniósł się wolno, ziajał, rozchylając posiwiały pysk. Wracamy, rzuciła mu ciastko. Peter kłapnął zębami i chybił. Obwąchując ziemię, przesunął nos obok ciastka. Potem wrócił i w końcu je znalazł. Jadł wolno, bez entuzjazmu. — Dobra — powiedziała Anderson. — Idziemy. 3. Kamyczek uruchomił lawinę. Wybór ścieżki spowodował odnalezienie statku. Anderson była tu już kiedyś w ciągu 13 lat, które okazały się za krótkim okresem, by farma Garika stała się farmą Anderson. Poznała nachylenie terenu, pułapkę zastawioną na zwierzęta przez pracowników papierni, którzy zmarli prawdopodobnie jeszcze przed wojną koreańską, wielką sosnę z pękniętym wierzchołkiem. Chodziła już tędy i bez kłopotu odnalazłaby drogę do tamtej ścieżki, na której zmieściłby się Tomcat. Być może w ogóle nie trafiłaby w to miejsce, gdzie pewnie nieraz się już potykała, mijając je o kilka jardów stóp czy nawet cali. Tym razem poszła za Peterem, który skręcił trochę w lewo. Widziała przed sobą ścieżkę, gdy nagle jeden z jej wysłużonych butów o coś zahaczył. Zahaczył dość gwałtownie. — Aj! — wrzasnęła. Lecz było za późno, mimo że zamachała ramionami jak wiatrak, upadła na ziemię. Gałązka niskiego krzewu zadrapała jej policzek do krwi. Niech to szlak krzyknęła, słysząc głos besztającej ją sujki. Wrócił Peter, który najpierw obwąchał, a potem polizał jej nos. Rany boskie, nie rób tego cuchnie ci spyska. Peter zamardał ogonem. Anderson usiadła. Potarła policzek i zobaczyła na dłoni i palcach krew, chrząknęła. Niezła droga, nie ma co, powiedziała, patrząc, o co się potknęła. — Najprawdopodobniej opadłą z drzewa gałąź albo wystający z ziemi kamień. W Main było mnóstwo kamieni. Zobaczyła lśniący kawałek metalu. Dotknęła go. Przesunęła wzdłuż niego palcem, a potem zdmuchnęła czarną leśną ziemię. — Co to jest? — spytała Pitera. Piter podszedł, obwąchał metal i zrobił coś dziwnego. Cofnął się o dwa psie kroki, usiadł, a potem cicho i krótko zawył. — Co cię napadło? — zapytała Anderson, lecz Peter siedział nie reagując. Anderson przybliżyła się. Przesuwając się na siedzeniu dżinsów, obejrzała tkwiący w ziemi metal. Z przykrytej warstwą liści ziemi wystawały zaledwie trzy cale, akurat tyle, aby można było się potknąć. Było tu nieznaczne wzniesienie i metal odsłoniła pewnie woda spływająca podczas wiosennych deszczów. Anderson w pierwszej chwili pomyślała, że ciągniki pracujące przy wyrębie w latach 20. i 30. zakopały w tym miejscu śmieci pozostawione przez drwali w ciągu trzydniowej pracy, zwanej wówczas weekendem drwala. Przemknęło jej przez myśl, że to blaszana puszka po fasoli BM albo zupie Campbella. Poruszyła metalem, tak jak porusza się puszką, aby wyciągnąć ją z ziemi. Po chwili uświadomiła sobie, że o wystający brzeg puszki Mogłoby się potknąć tylko stawiające pierwsze kroki dziecko. Metal w ziemi ani drgnął, tkwił mocno jak skała. Czyżby jakieś dawne urządzenie używane przy wyrębie lasu? Anderson zaintrygowana przyjrzała się dokładniej, nie zauważając, że Peter wstał, cofnął się jeszcze cztery kroki i znów usiadł. Metal był szary i matowy. Barwą w ogóle nie przypominał blachy ani żelaza. Był też grubszy od puszki, na końcu miał może ćwierć cala. Gdy Anderson położyła opuszkę palca wskazującego na krawędzi, poczuła przez chwilę dziwne mrowienie, jakby wibracje. Oderwała palec od metalu i przyjrzała mu się zdziwiona. Przyłożyła jeszcze raz. Nic, żadnego drgania. Chwyciła metal kciukiem i palcem wskazującym, usiłując wyciągnąć go z ziemi jak obluzowany ząb z dziąsła. Nie udało się. Trzymała wystający kawałek za chropowatą środkową część. Cofnął się w głąb ziemi. Tak się jej przynajmniej zdawało. Niecałe dwa cale z każdej strony. Później Anderson miała powiedzieć Jimowi Gardnerowi, że przez następnych czterdzieści lat mogłaby przechodzić tędy nawet trzy razy dziennie i nigdy się nie potknąć. Odgarnęła nieco sypkiej ziemi, odsłaniając więcej metalu. Palcami wygrzebała wzdłuż niego kanał głębokości dwóch cali, Ziemia ustępowała łatwo, jak to w lesie, przynajmniej dopóki nie trafi się na plątaninę na korzeni. Anderson ryła dalej, uniosła się na kolanach i kopała z obu stron równocześnie. Znów próbowała poruszyć metalem, wciąż nic z tego. Zdrapała paznokciami jeszcze trochę ziemi, odsłaniając coraz więcej, sześć, potem dziewięć cali, wreszcie stopę szarego metalu. Nagle pomyślała, że to samochód, ciężarówka albo ciągnik zakopany na odludziu, a może piec z dawnych domków dla biedoty, ale dlaczego tutaj? Nie przychodził jej do głowy żaden powód, absolutnie żaden. Od czasu do czasu znajdowała w lesie jakieś przedmioty, łuski po nabojach, puszki po piwie, najstarsze nie miały uszka, tylko trójkątne otwory, które w latach 60. robiło się tak zwanym kluczem kościelnym, papierki po cukierkach i inne rzeczy. Haven nie znajdowało się na żadnym z dwóch głównych szlaków turystycznych biegnących przez Maine, z których jeden prowadził przez jeziora i góry na zachodni kraniec stanu, a drugi wzdłuż wybrzeża na kraniec wschodni, lecz od bardzo dawna nie było dziewiczą puszczą. Pewnego razu znalazła się wtedy za zdewastowanym kamiennym murem stanowiącym granicę jej ziemi i weszła na teren papierni Nowej Anglii, Znalazła zardzewiały wrak Hudsona Horneta z końca lat 40., stojący na dawnej leśnej drodze, która dwadzieścia lat po zakończeniu wyrębu zarosła młodym lasem i nazywana jest przez miejscowych gównostwiną. Nie było żadnego logicznego wytłumaczenia, skąd wrak auta miałby się tam znaleźć, ale łatwiej można było wyjaśnić to niż fakt, że ktoś zakopał w ziemi piec, lodówkę czy inne cholerne urządzenie. Wykopała dwa bliźniacze rowy długości jednej stopy po obu stronach wystającego przedmiotu, ale nie znalazła jego końca. Dołki miały już głębokość stopy, gdy jej palce w końcu trafiły na kamień. Być może zdołałaby go wyciągnąć. Kamień przynajmniej dał się poruszyć, ale nie było sensu. Przedmiot sięgał jeszcze dalej w głąb ziemi. Peter zaskomlał. Anderson zerknęła na psa, a potem wstała. Strzeliło jej w obu kolanach. Poczuła mrowienie w lewej stopie. Z kieszeni spodni wydobyła zegarek. Stary i zmatowiały zegarek kieszonkowy Simon także był częścią spadku po ranku i ze zdumieniem stwierdziła, że spędziła tu bardzo dużo czasu, co najmniej godzinę i kwadrans. Było już po czwartej. Choć Pitt powiedziała, spadamy stąd. Peter znów zaskomlał, ale nie ruszył się z miejsca. Anderson poważnie zaniepokojona zauważyła, że jej stary Bigel cały się trzęsie, jak gdyby dostał febry. Nie miała pojęcia, czy psy w ogóle chorują na febrę, ale pomyślała, że stare mogą. Przypomniała sobie, że widziała Petera w takim stanie tylko raz, jesienią 1975 roku, a może to było w 1976. W okolicy pojawiła się Puma. Kilka, chyba dziewięć nocy z rzędu zawodziła i wrzeszczała. Prawdopodobnie była w rój. Co noc Peter szedł do salonu i wskakiwał na starą ławkę kościelną, która stała obok regału z książkami. Nie szczekał. Rozchylając nozdrza i strzygąc uszami, wpatrywał się tylko w ciemność, skąd dobiegał upiorny wrzask, i trząsł się na całym ciele. Anderson przeskoczyła, zrobiony przez siebie wykop, i podeszła do Pitera. Uklękła przy nim, ujmując w dłonie jego pysk i czując, jak drży. Co się dzieje, stary, mruknęła, lecz dobrze wiedziała, co się dzieje. Zdrowe oko pitera na moment spoczęło na przedmiocie wykopanym z ziemi, po czym znów spojrzało na Anderson. W oku, którego nie zasnuła katarakta, wyraźnie mogła wyczytać błaganie. Chodźmy stąd, Bobby. ta rzecz podoba mi się tak samo jak twoja siostra. W porządku, powiedziała niepewnie Anderson. Nagle przyszło jej do głowy, że nie pamięta, aby kiedykolwiek przedtem straciła poczucie czasu, tak jak dziś. Peterowi się to nie podoba, mnie też nie. Choć zaczęła się wspinać po zboczu w stronę ścieżki. Pitt ochoczo za nią ruszył. Prawie dotarli do ścieżki, gdy Anderson, jak żona Lota, obejrzała się za siebie. Gdyby nie to ostatnie spojrzenie, mogłaby dać sobie spokój z tajemniczym przedmiotem. Od dnia, gdy rzuciła kolecz tuż przed egzaminami końcowymi, mimo błagań zapłakanej matki oraz diatryb i ultimatów wściekłej siostry, Anderson nabrała wprawy w dawaniu sobie spokoju z różnymi rzeczami. Patrząc z oddali, zauważyła dwie rzeczy. Po pierwsze, przedmiot wcale nie cofnął się w głąb ziemi, jak się jej wcześniej zdawało. Jęzor metalu wystawał po środku pochyłości, niezbyt szerokiej, lecz dość stromej, która powstała dość niedawno, Niewątpliwie pod wpływem roztopów i późniejszych intensywnych wiosennych deszczów. Tak więc teren po obu stronach wystającego metalu był wyższy, a metal po prostu znikał w ziemi. Jej pierwsze wrażenie, że przedmiot jest końcem czegoś większego, okazało się błędne albo niekoniecznie słuszne. Po drugie to coś przypominało talerz. Nie taki z którego się je, ale jakiś okrągły element z matowego metalu albo. Peter szczeknął. — W porządku — powiedziała Anderson. — Słyszę. Chodźmy. — Chodźmy i dajmy sobie z tym spokój. Ruszyła środkiem ścieżki, pozwalając prowadzić się Peterowi do lasu w jego własnym ociężałym tempie i rozkoszując się bujną zielenią lata. — A, właśnie dziś. Przypadał pierwszy dzień lata, prawda? — Przesilenie. Najdłuższy dzień w roku. Zabiła komara i uśmiechnęła się radośnie. — Lato to dobra pora w Haven — Najlepsza. A w Haven, chyba najlepszym miejscu położonym daleko na północ od Augusty, w centralnej części stanu, którą większość turystów omijała, na pewno dobrze się odpoczywało. Kiedyś Anderson była przekonana, że spędzi tu najwyżej kilka lat, by dojść do siebie po bolesnych przeżyciach okresu dojrzewania, odetchnąć od siostry, wrócić do równowagi, po nieoczekiwanym i pospiesznym wycofaniu się, kapitulacji, jak nazywała to N z koledżu. Lecz z paru lat zrobiło się pięć, z pięciu dziesięć, z dziesięciu trzynaście i patrzcie państwo, Peter się zestarzał, A w jej włosach niegdyś czarnych, jak toń styksu, zaczynają połyskiwać liczne siwe kosmyki. Dwa lata temu próbowała obciąć włosy bardzo krótko, robiąc się na panka, ale z przerażeniem stwierdziła, że siwizna stała się jeszcze bardziej widoczna. To też odtąd dała spokój swojej fryzurze. Teraz. Zdawało się jej, że spędzi w Haven resztę życia i będzie wyjeżdżać wyłącznie raz na rok lub dwa lata do Nowego Jorku, aby spotkać się ze swoim wydawcą. Przywiązujesz się do miasteczka, do miejsca, do ziemi. Zresztą nie ma w tym nic złego. Może to nawet dobrze. Jak talerz, metalowy talerz. Odłamała giętką gałązkę gęsto porośniętą zielonymi listkami i zaczęła wywijać nią nad głową. Znalazły ją komary i postanowiły zrobić sobie z niej podwieczorek. Komary wirowały wokół jej głowy, a w głowie, podobnie jak one, wirowały myśli, tych nie mogła odpędzić. Przez sekundę czułam pod palcem wibracje, jak dźwięczący kamerton. Ale kiedy tego dotknęłam przestało. Czy to możliwe, żeby coś wibrowało w ziemi w ten sposób? Na pewno nie. Może. Może to była wibracja psychiczna. Anderson nie do końca wierzyła w takie zjawiska. Być może jej umysł wyczuł coś w zagrzebanym przedmiocie i dał jej znać w jedyny możliwy sposób, wysyłając wrażenie dotykowe, wrażenie wibracji. Peter z pewnością coś wyczuł. Stary Beagle nie miał ochoty zbliżać się do tajemniczego przedmiotu. A daj spokój dała. Na jakiś czas. cztery. Tego wieczoru zerwał się silny i ciepły wiatr. Anderson wyszła na frontową werandę zapalić i posłuchać mowy wiatru. Kiedyś, jeszcze rok temu, wyszedłby z nią Peter, lecz dziś został w salonie zwinięty w kłębek na swoim plecionym dywaniku. Anderson przyłapała się na tym, że odtwarza w myślach chwilę, w której ostatni raz spojrzała na wystający z ziemi metalowy talerz, a potem doszła do przekonania, że właśnie wtedy może gdy pstryknęła niedopałkiem nasz wirowy podjazd, uznała, że musi wykopać to coś i zobaczyć, co to jest. Choć wówczas wcale sobie tego nie uświadomiła. Bezustannie dręczył ją zagadkowy, zakopany przedmiot i tym razem Anderson pozwoliła myślom krążyć tam, gdzie chciały. Nauczyła się, że gdy myśli chcą wrócić do jakiegoś tematu bez względu na twoje wysiłki, by je przed tym powstrzymać, najlepiej dać im swobodę. Tylko ogarnięci obsesją przejmują się obsesjami. To pewnie część jakiegoś budynku, snuła domysły, prefabrykat. Ale nikt nie budowałby blaszanych baraków w środku lasu. Po co ciągnąć tyle metalu, skoro w sześć godzin trzech mężczyzn mogło na prędce sklecić szałas, korzystając z pił, siekier i piły dwuręcznej. Nie mógł to także być samochód, bo wówczas wystający kawałek metalu pokrywałyby płaty rdzy. Bardziej prawdopodobny wydawał się blok silnika, ale dlaczego tu? Z nadciągającym mrokiem wróciło do niej wspomnienie tamtej wibracji. Nie miała już żadnych wątpliwości, że ją poczuła. To musiała być wibracja psychiczna, to musiała. Nagle zmroziła ją myśl, granicząca z pewnością ktoś tam został pochowany. Może odsłoniła krawędź samochodu, starej lodówki lub czegoś w rodzaju stalowego kufra, lecz czymkolwiek ta rzecz była w normalnym życiu, teraz stała się trumną. Ofiary morderstwa? A kogo innego pochowano by w taki sposób, w takim pudle? Ludzie, którzy wędrowali po lesie podczas sezonu polowań, gubili się i umierali. Nie nosili ze sobą metalowych trumien, do których wskakiwali w chwili śmierci. Zresztą, gdyby nawet ktoś wpadł na tak idiotyczny pomysł, kto zasypałby stalowy sarkofag? Zbastujcie, goście, jak mawiali w czasach cudownej młodości. Wibracja, głos ludzkich kości. Przestań, bobi, nie bądź tak kurewsko-głupia. Mimo to przebiegł ją lodowaty dreszcz. Myśl wydawała się w niesamowity sposób przekonująca, jak wiktoriańska opowieść o duchach, która w ogóle nie powinna mieć żadnej siły oddziaływania w dzisiejszych czasach, gdy świat pędzi aleją układów scalonych, zmierzając w stronę zaskakujących i przerażających zagadek XXI wieku, mimo to wywołała u Anderson gęsią skórkę. Usłyszała śmiech N, mówiącej: robi ci się nierówno pod sufitem, tak samo jak wujowi Frankowi, bobi. Zresztą na nic innego nie zasługujesz, jeśli mieszkasz sama z tym śmierdzącym psem. Jasne, syndrom samotności, zespół pustelnika. Prędko dzwońcie po doktora, z Bobiźle źle, jest bardzo chora. Mimo to nagle zapragnęła porozmawiać z Jimem Gardnerem. Musiała z nim porozmawiać. Poszła do niego zadzwonić. Mieszkał przy tej samej drodze, w Unity zdążyła wykręcić cztery cyfry, kiedy przypomniała sobie, że wyjechał na spotkania literackie, które wraz z warsztatami poetyckimi stanowiły jego źródło utrzymania. Dla wędrownych artystów najlepszą porą było lato. Wszystkie te głupie damulki w okresie menopauzy muszą coś latem robić, usłyszała ironiczny ton Jimma. A ja muszę coś jeść zimą, ręka rękę myję. W każdym razie, Bobi, powinnaś dziękować Bogu za to, że oszczędził ci cykli wieczorów literackich. Tak, Bóg oszczędził jej tego. Chociaż sądziła, że Jimmy lubi to bardziej niż byłby skłonny przyznać. W każdym razie często dawał się tak wykorzystywać. Anderson odłożyła słuchawkę i spojrzała na regał z książkami stojący obok pieca. Nie był to zbyt ładny regał. Anderson nie była stolarzem i nie chciała nim zostać, ale spełniał swoją funkcję. Dwie dolne połówki zajmowały wydane przez Time Life serie tomów poświęconych dawnemu zachodowi. Kolejne dwie półki były zapchane beletrystyką i literaturą faktu na ten sam temat. Wczesne westerny Briana Garfielda walczyły o miejsce z opasłą kroniką terytoriów zachodnich Huberta Hamptona. Saga o braciach Sackett, Louisa, Larmura tkwiła obok dwóch wspaniałych powieści Richarda Mariusa, Nadejście deszczu i W drodze do ziemi obiecanej. Między złoczyńcami i bandytami Jaya Arnesha, a ekspansją zachodnią Richarda F.K. Maggetta Tłoczyła się wielobarwna masa tanich wydań westernów w miękkich okładkach: Reja Hogena, Erczego, Joyce Lena, Maxa Brenda, Ernesta Hay-Cox'a i oczywiście Zeina Greja. Egzemplarz jeźdźców purpurowego stepu był zaczytany niemal do cna. Na górnej półce stały książki jej autorstwa: 13. Dwanaście westernów, poczynając od wydanego w 1975 roku Miasta bezlitości i kończąc na Długim Powrocie, wydanym w 1987. Nowa powieść, Masakra w Kanionie, miała wyjść we wrześniu, jak wszystkie dotychczas opublikowane westerny. Przyszło jej na myśl, że pierwszy egzemplarz Miasta Bez Litości dostała już tutaj, w Haven, choć zaczynała powieść w pokoju obskurnego mieszkania w Cliffs Mills, na rozpadającej się ze starości zabytkowej maszynie Underwood z lat 30. Dokończyła ją jednak już tutaj. Tu także pierwszy raz trzymała w rękach egzemplarz wydanej książki. Tutaj, w Haven. Cała jej pisarska kariera była związana z tym miejscem, z wyjątkiem pierwszej książki. Zdjęła ją z półki i spojrzała na nią z zaciekawieniem, zdając sobie sprawę, że ostatni raz miała w rękach ten tomik chyba pięć lat temu. Przygnębiła ją nie tylko świadomość upływającego czasu, przygnębiła ją także myśl, jak często o tym ostatnio rozmyślała. Książka znacznie różniła się od pozostałych, których okładki przedstawiały wzgórza i płaskowyże, jeźdźców, krowy i przysypane kurzem miasteczka na szlakach, którymi pędzono bydło. Na tej okładce widniał XIX-wieczny drzeworyt przedstawiający kliper zmierzający do brzegu. Surowy kontrast bieli i czerni wydawał się uderzający, niemal szokujący. Nad drzeworytem wydrukowano tytuł Powrót do punktu wyjścia, a pod spodem wiersze Roberty Anderson. Otworzyła książkę, przewróciła stronę tytułową, zadumawszy się przez chwilę nad datą wydania 1968 rok a potem zatrzymała się przy dedykacji. Była równie surowa jak drzeworyt. Dla Jamesa Gardnera, człowieka, do którego próbowała zadzwonić, drugiego z trzech mężczyzn, z którymi uprawiała seks i jedynego, który potrafił doprowadzić ją do orgazmu. Choć specjalnie nie przywiązywała do tego wagi. W każdym razie nie było to najważniejsze tak się jej przynajmniej zdawało. Albo sądziła, że tak się jej zdaje, wszystko jedno. Zresztą to i tak nie miało już znaczenia dawne czasy. Westchnęła i odłożyła książkę, nie zaglądając do żadnego wiersza. Tylko jeden z nich był w miarę dobry. Napisała go w marcu 1967 roku, miesiąc po śmierci dziadka, który zmarł na raka. Reszta to były brednie, choć przypadkowy czytelnik mógłby się nabrać, bo miała pisarski talent, który najlepiej wyrażał się jednak gdzie indziej. Kiedy opublikowała Miasto bez litości, wyparł się jej cały krąg pisarzy, których znała. Wszyscy z wyjątkiem Jim'a, który nawiasem mówiąc wydał powrót do punktu wyjścia. Krótko po przyjeździe do Haven napisała długi i serdeczny list do Sherry Fenderson, a w odpowiedzi dostała pocztówkę z oschłą informacją. — Proszę do mnie więcej nie pisać, nie znam pani. Podpisaną skreślonym za maszyście S, równie oschłym jak treść. Siedziała na werandzie, becząc nad kartką, gdy zjawił się Jim. Dlaczego beczysz z powodu tego, co myśli jakaś głupia baba? spytał ją. Naprawdę chcesz polegać na zdaniu kobiety, która krzyczy władza dla ludzi i pachnie przy tym szanel numer pięć? Tak się składa, że jest bardzo dobrą poetką chlipnęła. Jim wykonał zniecierpliwiony gest. Ale nie jest przez to ani trochę starsza odrzekł i nie potrafi odwołać frazesów, których ją nauczono i których potem sama uczyła innych. Przestań pleść głupstwa, bobi. Jeżeli chcesz dalej robić to, co lubisz, przestań pleść te pieprzone głupstwa i skończ się mazać do ciężkiej cholery. Niedobrze mi się robi od tego cholernego płaczu, żygać mi się chce od tego cholernego płaczu. Nie jesteś słaba, od razu poznam się na kimś słabym. Dlaczego chcesz być kimś innym? Przez swoją siostrę, dlatego? Nie ma jej tu. Poza tym ona to nie ty i wcale nie musisz otwierać jej drzwi, jeśli nie masz ochoty. Przestań już marudzić o swojej siostrze, dorośnij wreszcie, przestań kwękać. Przypomniała sobie, z jakim zdumieniem wtedy na niego spojrzała. To coś zupełnie innego dobrze coś robić, a świetnie coś wiedzieć powiedział. Daj Sherry trochę czasu, żeby dorosła. Sama daj sobie trochę czasu, żebyś dorosła i przestań odgrywać sędziego samej siebie. Nie, nudź. Nie mam ochoty słuchać twoich postękiwań. Tylko kretyni postękują. Przestań być kretynką. Poczuła wtedy, że go nienawidzi i kocha. Pragnie i wzdraga się przed jego dotykiem. Mówił, że od razu umie poznać się na kimś słabym, rany, powinien się na niej poznać. Nie mówił jej prawdy, już wtedy o tym wiedziała. Powiedz, chcesz przelecieć swojego byłego wydawcę czy wolisz beczeć nad tą głupią kartką? zapytał. Przeleciała go. Nie wiedziała ani teraz, ani wtedy, czy naprawdę tego chciała, jednak to zrobiła i osiągając orgazm krzyczała. Działo się to na krótko przed końcem. O tym także sobie przypomniała, jak było przed końcem. Niedługo potem Jim się ożenił. Zresztą i tak nastąpiłby koniec. Był słaby i nie mówił prawdy. Zresztą nieważne, pomyślała, udzielając sobie starej sprawdzonej rady, odpuść sobie. Łatwiej dawać rady niż ich słuchać. Tej nocy Anderson długo nie mogła zasnąć. Zaglądając do swoich młodzieńczych wierszy, zbudziła stare duchy. A może to przez ten silny i ciepły wiatr, który huczał pod okapem i szumiał w gałęziach drzew? Ledwo zapadła w sen, gdy zbudził ją Peter. Wył przez sen. Anderson wyskoczyła przerażona z łóżka. Peter wydawał przez sen wiele różnych dźwięków, nie wspominając o niewiarygodnie cuchnących psich bąkach, lecz nigdy dotąd nie wył. Miała wrażenie, jakby zbudził ją krzyk dręczonego koszmarami dziecka. Pobiegła do salonu naga, jeśli nie liczyć skarpet, i uklękła obok Petera, który wciąż leżał na dywaniku przy piecu. — Peter — powiedziała cicho — hej, Peter, spokojnie — pogłaskała psa. Peter dygotał. I gdy Anderson go dotknęła, wzdrygnął się gwałtownie, obnażając resztki zębów. Po chwili otworzył oczy, to chore oraz to zdrowe, i wyglądał jak gdyby oprzytomniał. Zaskomlał słabo i walnął ogonem o podłogę. — Dobrze się czujesz? — spytała Anderson. Peter polizał ją w rękę. — To leż cicho, przestań jęczeć. — Nie nuć. — Przestań odgrywać pieprzoną ofiarę. Peter położył łeb na dywaniku i zamknął oczy. Anderson klęczała, przyglądając mu się z niepokojem. Śni mu się tamten przedmiot. Jej racjonalny umysł nie dopuszczał takiej myśli, lecz noc rządziła się własnymi, bezwzględnymi prawami. To była prawda, o czym Anderson dobrze wiedziała. Wreszcie wróciła do łóżka. Zasnęła dopiero po drugiej nad ranem. Przyśnił się jej osobliwy sen. Poruszała się po macku w ciemnościach. Nie próbowała wcale nic znaleźć, tylko przed czymś uciec. Była w lesie. Gałęzie smagały ją po twarzy i kłuły w ręce. Od czasu do czasu potykała się o korzenie i zwalone drzewa. Nagle zobaczyła tuż przed sobą okropne zielone światło, które rozbłysło pojedynczym promieniem przypominającym ołówek. We śnie pomyślała o opowiadaniu poego serce oskarżycielem, o latarni szalonego narratora, szczelnie osłoniętej z wyjątkiem wąskiego otworu, przez jaki kierował promień światła wprost w oko swego starego dobroczyńcy, które, jak się szaleńcowi zdawało, było złe. Bobby Anderson poczuła, jak wypadają jej zęby. Wszystkie wyleciały bezboleśnie. Niektóre dolne wypadły na zewnątrz, inne zostały w ustach. Na języku i pod nim czuła małe, twarde bryłki. Górne wylądowały na jej bluzce, jeden wpadł za zapięcie stanika i ją kłuł. Światło, zielone światło, światło. 5. Było nie takie, jak powinno. Nie chodziło o to, że światło miało szaroperłową barwę. Mogła się spodziewać, że nocny wiatr przyniesie zmianę pogody, ale Anderson była przekonana, że ze światłem coś jeszcze jest nie tak, zanim spojrzała na zegar na nocnym stoliku. Wzięła budzik w obie ręce i przysunęła blisko do twarzy, choć miała doskonały wzrok. Było piętnaście po trzeciej po południu. Fakt, że późno poszła spać. Ale wszystko jedno, o jakiej porze się kładła, przyzwyczajenie albo potrzeba pójścia do toalety budziła ją zwykle o dziewiątej najpóźniej o dziesiątej. A dziś przespała całe dwanaście godzin i czuła wilczy głód. Powłócząc nogami wyszła do salonu, wciąż mając na sobie tylko skarpetki, i zobaczyła Pitera leżącego bezwładnie na grzbiecie z łbem odrzuconym do tyłu, obnażonymi żółtymi pieńkami zębów i wyciągniętymi w górę łapami. Nie żyje. Pomyślała z mrożącą krew w żyłach, absolutną pewnością. Peter nie żyje, umarł w nocy. Podeszła do psa, spodziewając się poczuć dotyk chłodnego ciała i futra martwego zwierzęcia. Wtedy Peter wydał niewyraźne prychnięcie, coś w rodzaju psiego chrapnięcia. Anderson poczuła ogromną ulgę. Wypowiedziała głośno imię psa i Peter ocknął się niemal z poczuciem winy, jak gdyby też zdał sobie sprawę, że zaspał. Anderson przypuszczała, że tak właśnie było. Psy zdawały się mieć świetnie rozwinięte poczucie czasu. — Zaspaliśmy, stary — powiedziała. Peter wstał i przeciągnął się, prostując najpierw jedną, a potem drugą tylną łapę. Rozejrzał się jakby komicznie zakłopotany, a potem podszedł do drzwi. Anderson nie otworzyła. Peter stał przez chwilę na progu, nie mając ochoty wychodzić na deszcz. W końcu jednak ruszył załatwić swoje sprawy. Anderson postała jeszcze moment w salonie, wciąż dziwiąc się swojej pewności, że Peter nie żyje. Co się z nią ostatnio działo do cholery? Wszystko widziała w czarnych barwach. Wreszcie poszła do kuchni przygotować coś w rodzaju śniadania o trzeciej po południu. Po drodze skręciła do łazienki. Potem przystanęła, przyglądając się własnemu odbiciu w lustrze poplamionym centkami pasty do zębów. Kobieta zbliżająca się do czterdziestki. zaczynały jej siwieć włosy, ale poza tym wyglądała całkiem nieźle. Nie piła ani nie paliła za dużo, a większość czasu spędzała na świeżym powietrzu, kiedy nie pisała. Ciemne włosy Irlandki, nie ogniście rude jak w romansach, raczej za długie. Szaroniebieskie oczy. Nagle wyszczerzyła zęby, spodziewając się przez chwilę ujrzeć tylko gładkie różowe dziąsła. Jednak wszystkie zęby były na miejscu. Dzięki ci fluoryzowana wodo z Utiki w stanie nowy Jork. Dotknęła zębów przesuwając po nich palcami i upewniając mózg o ich kościanej autentyczności. Ale coś było nie tak. Wilgoć, poczuła wilgoć na udach. Ach, nie, niech to szlak prawie tydzień za wcześnie. Dopiero wczoraj nałożyłam czystą pościel. Wzięła prysznic, włożyła podpaskę do czystej pary bawełnianych majtek i naciągnęła to wszystko, a potem obejrzała pościel. Lecz nie zauważyła na niej żadnych śladów. Okres zjawił się wcześniej, ale przynajmniej miał na tyle taktu, by zaczekać aż wstanie z łóżka. Nie było żadnych powodów do obaw. Miesiączkowała dość regularnie, choć od czasu do czasu za wcześnie lub za późno. Być może z powodu diety, może z powodu podświadomego stresu, a może jej wewnętrzny zegar odrobinę spieszył lub się spóźniał. Nie miała specjalnie ochoty szybko się zestarzeć, ale często myślała, że gdyby skończył się ten cały ambaras z menstruacją, poczułaby się o niebo lepiej. Gdy uleciały resztki koszmarów, Bobby Anderson poszła zrobić sobie bardzo późne śniadanie. Rozdział drugi Anderson kopie Jeden Przez kolejne trzy dni bez przerwy padało. Anderson wałęsała się niespokojnie po domu, wybrała się z Peterem do Augusty na zakupy i przywiozła rzeczy, których właściwie nie potrzebowała. Piła piwo i słuchała starych piosenek Beach Boysów, naprawiając różne rzeczy w domu. Trzeciego dnia krążyła wokół maszyny do pisania, zastanawiając się, czy zacząć nową książkę. Wiedziała już, o czym ma być ta historia: o młodej nauczycielce i łowcy bizonów wplątanych w wojnę osadników w Kansas na początku lat 50. XIX wieku gdy wszyscy w środkowej części kraju szykowali się do wojny secesyjnej, choć niektórzy nawet o tym nie wiedzieli. Sądziła, że to będzie dobra książka, ale uważała, że jeszcze nie jest gotowa, cokolwiek to oznaczało. W jej głowie odezwał się drwiący głos, naśladujący Orsona Wellsa — Nie piszemy westernu, dopóki nie nadejdzie jego pora. Mimo to wciąż nie potrafiła znaleźć sobie miejsca, dręczona niepokojem i obserwowała wszystkie jego znaki. Zniecierpliwienie książkami, muzyką i samą sobą. Odchodziła gdzieś, by za chwilę spojrzeć na maszynę do pisania, jak gdyby chciała ją zbudzić i ze snu. Peter także wydawał się niespokojny, drapał w drzwi, żeby go wypuścić. Pięć minut później drapał z drugiej strony i wracał, a potem wałęsał się po domu, kładał się i znowu wstawał. Niskie ciśnienie, pomyślała Anderson, nic więcej. To dlatego oboje jesteśmy niespokojni i rozdrażnieni. I ten cholerny okres. Zwykle był bardzo obfity i nagle się kończył, jakby w jednej chwili ktoś zakręcił kran. Tym razem trwał i trwał. Słaba uszczelka, <grytania> pomyślała, choć wcale nie było jej do śmiechu. Drugiego deszczowego dnia, tuż po zapadnięciu zmroku, zasiadła przed maszyną, w którą wkręciła czystą kartkę. Zaczęła pisać. Ale wyszło jej tylko kilka rządków znaków X i O, jak w dziecinnej zabawie w kółko i krzyżyk. A potem coś przypominającego równanie matematyczne, głupie zważywszy na fakt, że ostatni raz miała do czynienia z matematyką w szkole średniej, ucząc się z podręcznika algebra 2. Dziś X był do wykreślania błędnych słów i tyle. Wyciągnęła arkusz z maszyny i wyrzuciła. Trzeciego deszczowego dnia po lunchu zadzwoniła na wydział Anglistyki Uniwersytetu. Jim nie uczył już od ośmiu lat, ale nadal miał tam przyjaciół, z którymi utrzymywał kontakt. Sekretarka Muriel zwykle wiedziała, gdzie był. Tym razem też wiedziała. Poinformowała Anderson, że Jim Gardner 24 czerwca, czyli dziś wieczorem, ma spotkanie w Fall River. A potem kolejno wieczór literacki i wykład w Providence i New Haven, jako część czegoś, co nazywało się karawaną poezji Nowej Anglii. Pewnie stała za tym Patricia McCurdle, pomyślała Anderson, uśmiechając się nieznacznie. Więc kiedy wraca? 4 lipca? Rany nie wiem, kiedy wróci, Bobby, powiedziała Muriel. Znasz dzima. Ostatni wieczór ma 30 czerwca, tyle wiem na pewno. Anderson podziękowała jej i odłożyła słuchawkę. Patrzyła w zamyśleniu na telefon, mając przed oczyma Muriel, także irlandzką dziewczynę, tyle że natura obdarzyła Muriel rudą czupryną, jaka zwykle kojarzyła się z jej nacją, dobiegającą już swych najlepszych lat, o okrągłej twarzy, zielonych oczach i pełnych piersiach. Spała z Jimem? Hmm, zapewne. Anderson poczuła ukłucie zazdrości, ale nie za mocne. Muriel była w porządku. Rozmowa z nią poprawiła jej nastrój. Wiedziała, kim jest Anderson. Traktowała ją jak żywą osobę. Nie jak klienta po drugiej stronie lady w sklepie żelaznym w auguście. Nie jak kogoś, komu rzuca się krótkie słowo na powitanie przez skrzynce na listy. Bobby z natury była samotniczką, ale nie mniszką. I czasem satysfakcję mógł jej sprawić zwykły kontakt z drugim człowiekiem. Przypuszczała, że już wie, dlaczego chce się skontaktować z Jimem. Przynajmniej taki skutek miała rozmowa z Muriel. Wciąż myślała o tamtej rzeczy w lesie, już zupełnie przekonana, że to coś w rodzaju ukrytej trumny. I nie mogła sobie znaleźć miejsca nie dlatego, że chciała pisać, chciała kopać. Nie miała tylko ochoty robić tego sama. Wygląda jednak na to, Pete, że będę musiała. Powiedziała, siadając na bujanym fotelu przy wschodnim oknie, na swoim fotelu do czytania. Peter zerknął na nią przelotnie, jak gdyby mówiąc: Jak sobie chcesz, mała? Anderson pochyliła się nagle, patrząc na Pita, patrząc naprawdę uważnie. Peter wesoło odwzajemnił spojrzenie, waląc ogonem w podłogę. Przez chwilę zdawało jej się, że Peter jest jakiś inny, w tak widoczny sposób, że powinna to od razu dostrzec, jednak nie dostrzegła. Usadowiła się wygodnie i otworzyła książkę. Pracę magisterską z Uniwersytetu Nebraska, w której najbardziej ekscytujący był tytuł Wojna osadników, a wojna secesyjna. Przypomniała sobie, jak parę dni temu powtórzyła sobie w myślach zdanie swojej siostry Anne. Robić się nierówno pod sufitem, tak samo jak wujowi Frankowi, Bobby? Cóż, być może... Niedługo potem zagłębiła się w lekturze, od czasu do czasu zapisując coś w leżącym obok notatniku. Na dworze wciąż padał deszcz. Dwa Na zajutrz wstał nieskazitelnie błękitny, jasny i bezchmurny poranek. Letni dzień jak z widokówki, z lekkim wiaterkiem, dzięki któremu owady trzymały się z daleka. Anderson pokręciła się trochę po domu prawie do dziesiątej, coraz bardziej świadoma presji, by wyjść do lasu i zacząć kopać. Czuła, że stara się przeciwstawić temu impulsowi. Znów Orson Welles. Nie wykopujemy ciała, dopóki nie nadejdzie. Ach, zamknij się, Orson. Skończyły się czasy, w których słuchała każdego impulsu, kierując się w życiu prostym mottem. Jeżeli uważasz, że to dobre, zrób to. Zresztą ta filozofia nigdy nie przynosiła jej korzyści. Prawie wszystkie złe rzeczy, jakie się jej przytrafiły, brały swój początek z działania pod wpływem impulsu. Nie oceniała pod względem moralnym ludzi kierujących się impulsem. Może nie miała tak dobrej intuicji jak oni. Zjadła sute śniadanie. Dorzuciła Peterowi trochę jajecznicy do karmy Gravy Train. Pitt jadł z większym apetytem niż zwykle, co przypisała końcowi deszczowych dni, a potem zmyła naczynia. Gdyby jeszcze przestało z niej ciec, wszystko byłoby doskonale. Nic z tego, nie zatrzymamy okresu, dopóki nie nadejdzie jego pora. Mam rację, Orson, niech cię cholera? Bobby wyszła z domu, nacisnęła na głowę stary kapeluszko w boiski i spędziła godzinę w ogrodzie. Po takim deszczu wszystko wyglądało lepiej. Groszek zaczął wschodzić, a kukurydza już nieźle strzelała w górę, jak powiedziałby wujek Frank o 11:00 się poddała. Do dupy z tym. Poszła do szopy z drugiej strony domu, wzięła szpadel i łopatę, a po chwili namysłu dorzuciła łom. Już wychodziła, ale cofnęła się i ze skrzynki z narzędziami wyciągnęła jeszcze śrubokręt i klucz nastawny. Peter jak zawsze ruszył za nią, ale tym razem powiedziała: "Nie, Peter" i pokazała mu dom. Pit przystanął, jakby poczuł się zraniony, zaskomlał i niepewnie zrobił krok w jej stronę. "Nie, Peter" Peter dał za wygraną i z podkulonym ogonem i opuszczoną głową niechętnie powlókł się z powrotem do domu. Anderson zrobiło się przykro na ten widok, lecz poprzednio Peter bardzo źle zareagował na talerz w ziemi. Przez chwilę stała na ścieżce, która miała ją zaprowadzić do leśnej drogi. Trzymając łopatę w jednej, a szpadel i łom w drugiej ręce, przyglądała się, jak Pit wchodzi po schodkach, nosem otwiera drzwi i znika w domu. Pomyślała. Był jakiś inny, jest jakiś inny. Co z nim jest nie tak? Nie wiedziała. Ale przez moment niemal podświadomie ujrzała przelotnie tamten sen, strzała obrzydliwego zielonego światła i zęby bezboleśnie wypadające jej z dziąseł. Obraz zniknął i Bobby wyruszyła do miejsca, gdzie w ziemi tkwiła tajemnicza rzecz. Słuchała miarowego cykania świerszczy, grających na niewielkim poletku za domem, które wkrótce miało się doczekać pierwszych żniw. 3. O trzeciej po południu, ze stanu oszołomienia, w którym pracowała, wyrwał ją Peter, uświadamiając jej dwie rzeczy, że niemal umiera z głodu i pada z wyczerpania. Peter wył. Na ten dźwięk Anderson poczuła na plecach i ramionach gęsią skórkę. Upuściła łopatę i zaczęła się cofać od tej rzeczy w ziemi, która nie była ani talerzem, ani skrzynią, ani czymkolwiek innym, co potrafiła objąć rozumem. Wiedziała jedynie, że popadła w dziwny, bezmyślny stan, który wcale jej się nie podobał. Tym razem nie tylko straciła poczucie czasu, miała wrażenie, jak gdyby straciła także poczucie samej siebie, jak gdyby ktoś zasiadł w jej głowie, jak operator w kabinie koparki, uruchamiając ją i pociągając za odpowiednie dźwignie. Peter wył z pyskiem skierowanym w niebo, długi i żałosny, mrożący krew w żyłach z COVID. Przestań, Peter! — wrzasnęła Anderson i dzięki Bogu Pitt posłuchał. Jeszcze chwila i po prostu odwróciłaby się i uciekła. Nie bez trudu odzyskała panowanie nad sobą. Cofnęła się jeszcze o krok i krzyknęła, bo coś miękkiego pacnęło ją w plecy. Słysząc jej okrzyk, Peter wydał jeszcze jedno krótkie i cienkie szczeknięcie, po czym zamilkł, Anderson sięgnęła po to, co jej dotknęło, myśląc, że to może być... Nie wiedziała właściwie co, lecz zanim jeszcze jej dłoń zacisnęła się na tym przedmiocie, przypomniała sobie, co to jest. Jak przez mgłę pamiętała, że na krótko przerwała pracę, żeby powiesić na krzaku bluzkę. I rzeczywiście. Zdjęła ją z gałęzi, nałożyła i pozapinała, ale krzywo, tak, że jedna poła zwisała niżej. Zapięła więc bluzkę jeszcze raz, równo, patrząc na rozpoczęte przez siebie wykopalisko. Teraz archeologiczny termin dobrze oddawał charakter jej pracy. Cztery godziny spędzone na kopaniu pamiętała podobnie jak moment powieszenia bluzki na krzaku, jak przez mgłę i fragmentarycznie. To w ogóle nie były wspomnienia, tylko fragmenty. Jednak teraz, gdy spoglądała na swoje dzieło, zdjęła ją zgroza, ogarnął ją lęk i narastające podniecenie. Cokolwiek to było, było ogromne, nie duże, ale ogromne szpadel, łopata i łom leżały w pewnej odległości od siebie wzdłuż piętnastostopowego wykopu w leśnym runie. Usypała zgrabne kopczyki czarnej ziemi i kamieni w regularnych odstępach. W miejscu, gdzie parę dni temu Anderson potknęła się o trzy cale wystającego szarego metalu, widniał rów głębokości czterech stóp, z którego sterczała krawędź jakiegoś gigantycznego przedmiotu. Szary metal, jakiś przedmiot... Od pisarza należałoby oczekiwać lepszego i konkretniejszego opisu, pomyślała, ocierając ręką pod z czoła, ale już nie była pewna, że to stal. Być może jakiś egzotyczny stop berylu, magnezu, ale pomijając skład chemiczny, nie miała najmniejszego pojęcia, co to w ogóle jest. Zaczęła rozpinać dżinsy, by wepchnąć do nich bluzkę, gdy nagle zamarła w bezruchu. Wypłowiałe liwajsy były przesiąknięte w kroku krwią. Chryste, Chryste, panie, to nie okres, to niagara. Na chwilę ogarnął ją strach, prawdziwy strach, lecz zaraz wybiła sobie z głowy głupstwa, przemawiając do własnego rozsądku. Popadła w jakiś rodzaj oszołomienia i wykopała dół, z którego byłoby dumnych czterech krzepkich mężczyzn, a ważyła 125, najwyżej 130 funtów. Zrozumiałe, że krwawiła obficie. Nic jej nie było. Właściwie powinna się cieszyć, że nie zmieniła się w bolesny węzeł skurczów ani tryskający rzęsistymi strumieniami gejzer. Ho, ho, aleśmy dziś poetyczni, Bobi, pomyślała, parskając krótkim śmiechem. Wystarczy, jeżeli doprowadzi się do porządku, prysznic i czysty strój powinny załatwić sprawę. Zresztą jeansy i tak nadawały się już do śmieci albo na stare szmaty. W dzisiejszym niespokojnym i zagmatwanym świecie o jeden wybór mniej prawda, prawda, nic wielkiego. Zapięła spodnie, ale nie włożyła do nich bluzki, nie było sensu też jej niszczyć, choć Bóg jeden wiedział, że nie była to rzecz od Diora. Skrzywiła się, czując przy każdym ruchu lepką wilgoć. Boże, ależ miała ochotę się umyć jak najszybciej. Zamiast jednak ruszyć ścieżką z powrotem do domu, podeszła bliżej tajemniczego obiektu w ziemi, jakby ją przyciągał. Peter zawył, znów wywołując u niej gęsią skórkę. — Peter, zamkniesz się wreszcie na litość boską? Prawie nigdy nie krzyczała na Pita, naprawdę. Ale teraz przez głupiego kundla zaczynała się czuć jak obiekt badań psychologii behawioralnej. Zamiast ślinić się na dźwięk dzwonka, miała gęsią skórkę, kiedy wył pies, lecz zasada pozostała ta sama. Stojąc blisko swego znaleziska, zapomniała o Peterze i wpatrywała się w nie ze zdumieniem. Po kilku chwilach wyciągnęła rękę i dotknęła go. Znów poczuła zagadkową wibrację, wsiąkła w jej dłoń, a potem znikła. Tym razem Bobi miała wrażenie, jakby dotykała powłoki kadłuba, pod którą pracują jakieś bardzo ciężkie maszyny. Metal był tak gładki, że w dotyku wydawał się niemal śliski. Można się było spodziewać, że pozostawi na palcach tłusty ślad. Zacisnęła dłoń w pięść i kostkami zastukała w metal. Rozległ się głuchy dźwięk, jak gdyby pukała w gruby kawał mahoniu. Postała jeszcze trochę, a następnie z tylnej kieszeni spodni wyciągnęła śrubokręt, trzymała go przez moment niezdecydowana, a potem z dziwnym poczuciem winy, czując się niemal jak wandal, przeciągnęła ostrzem narzędzia po powierzchni metalu. Nie zostawiło śladu zadrapania. Jej oczy zatrzymały się na jeszcze dwóch szczegółach, choć każdy z nich mógł być po prostu złudzeniem optycznym. Po pierwsze, metal wydawał się grubszy od krawędzi do miejsca, w którym znikał w ziemi. Po drugie, krawędź była lekko zaokrąglona. Te dwie rzeczy, jeśli były prawdą, nasuwały wniosek, który był zarazem fascynujący, niedorzeczny, przerażający, niewiarygodny, ale na swój szalony sposób logiczny. Lepiej zadzwoń do kogoś Bobby natychmiast. Zadzwoń do Jima, gdy tylko wróci. Jasne, dzwoń do poety, świetny pomysł. Potem zadzwoń do wielebnego muna. A może do Edwarda Goreya i Gehenna Wilsona, żeby przyjechali zrobić rysunki? Potem możesz wynająć parę zespołów rokowych i zorganizować tu pieprzone Woodstock 1988. Nie pora na żarty Bobby, Zadzwoń do policji stanowej. Nie. Najpierw chcę porozmawiać z Jimem. Chcę, żeby to zobaczył. Chcę z nim o tym porozmawiać. Tymczasem wykopię jeszcze trochę. To może być niebezpieczne. Tak. Nie tylko może być. Pewnie będzie, przecież to czuła. Peter też. Ale to nie wszystko. Schodząc tą ścieżką rano, znalazła martwego świszcza. Prawie na niego nadepnęła. Kiedy pochyliła się nad zwierzakiem, zapach powiedział jej, że nie żyje co najmniej od dwóch dni, jednak nie ostrzegło jej brzęczenie much. Nad biednym świszczem w ogóle nie było żadnych much i Anderson nie pamiętała, by kiedykolwiek przedtem widziała coś podobnego. Nie znalazła żadnej widocznej przyczyny śmierci stworzenia, lecz myśl, że to coś w ziemi może mieć z tym jakiś związek, była bzdurą do kwadratu i na resorach. Poczciwy świszcz zżarł pewnie jakąś trutkę wyłożoną przez rolnika i dowlókł się aż tu, gdzie w końcu padł. — Wracaj do domu, włóż czyste spodnie, jesteś zakrwawiona i cuchniesz. Cofnęła się od wykopaliska, a potem ruszyła w górę z bocza do ścieżki. Peter skoczył za nią niezdarnie i zaczął lizać jej rękę z nieco żałosną gorliwością jeszcze rok temu próbowałby wcisnąć jej nos między nogi zaintrygowany zapachem ale już nie dziś teraz potrafił tylko dygotać sam jesteś sobie winien powiedziała Anderson kazałam ci przecież zostać w domu mimo to cieszyła się że peter przyszedł gdyby się nie zjawił pracowałaby do zmierzchu a myśl o cknięciu się z oszołomienia w ciemnościach w pobliżu tego ogromnego czegoś nie była zbyt kusząca Stojąc na ścieżce, obejrzała się za siebie. Ze wzniesienia, miała lepszy widok, zobaczyła, że to coś sterczy z ziemi pod pewnym kątem. Znów odniosła wrażenie, że krawędź rzeczywiście jest zaokrąglona. Talerz? Tak pomyślałam, kiedy palcami rozgrzebałam wokół tego ziemię. Stalowy talerz. Nie taki z jakiego się je, ale może już wtedy, chociaż widziałam tylko kawałeczek, pomyślałam o normalnym talerzu, albo spodku. Pieprzonym, latającym spodku. Cztery. W domu wzięła prysznic i przebrała się, zakładając pod paskę w rozmiarze maxi, chociaż krwawienie zaczęło się już zmniejszać. Potem otworzyła puszkę z fasolą i kiełbaskami i przygotowała sobie naprawdę dużą kolację. Stwierdziła jednak, że jest zbyt zmęczona i tylko skubała jedzenie. Resztę, więcej niż połowę, zostawiła Peterowi i podeszła do fotela bujanego przy oknie. Na podłodze obok niego wciąż leżała praca magisterska, którą czytała. Rolę zakładki odgrywał oderwany kawałek paczki zapałek. Obok spoczywał notatnik. Anderson podniosła go, otworzyła na czystej stronie i zaczęła szkicować to coś w lesie, opierając się na tym, co zobaczyła z góry, gdy ostatni raz spojrzała za siebie. Nie umiała posługiwać się piórem zbyt wprawnie, jeśli nie tworzyła słów, ale miała niewielki talent rysowniczy. Szło jej jednak bardzo wolno, nie dlatego, że chciała wykonać jak najdokładniejszy szkic, po prostu była wykończona. Na domiar złego podszedł do niej Peter, trącał nosem jej rękę i domagał się pieszczot. Pogłaskała go po łbie z roztargnieniem, wycierając gumką linię horyzontu, którą narysowała krzywo, gdy pies poruszył jej dłoń. — Tak, dobry piesek, grzeczny piesek, idź sprawdzić, czy jest poczta dobrze. Peter ruszył truchtem przez salon i nosem otworzył zewnętrzne drzwi. Anderson wróciła do pracy nad szkicem, ale uniosła głowę, by zerknąć na pita, odgrywającego swój słynny psi numer pod tytułem aport poczty. Oparł się przednią lewą łapą o słupek skrzynki na listy, a potem zaczął walić w klapkę skrzynki. Joey Polson, listonosz, znał jego zwyczaje i zawsze zostawiał ją uchyloną. Peter otworzył drzwiczki, ale zanim zdążył wysunąć pocztę łapą, stracił równowagę. Anderson skrzywiła się lekko. Do tego roku Peter ani razu nie stracił równowagi. Wyciąganie poczty było jego popisową sztuczką, lepszą od udawania wietkongu i o wiele lepszą niż banalne stawanie na tylnych łapach czy dawanie głosu, by dostać ciastko. Widząc to, wszyscy robili wielkie oczy, a Peter dobrze o tym wiedział. Lecz w ostatnich czasach było to smutne widowisko. Anderson przypuszczała, że czułaby coś podobnego, gdyby zobaczyła Freda Astera i Ginger Rogers usiłujących zaprezentować po latach jeden ze swoich tańców. Pies zdołał jeszcze raz wspiąć się na słupek i tym razem jednym ruchem łapy udało mu się wysunąć ze skrzynki pocztę. Katalog i list, albo rachunek, tak, zbliżał się koniec miesiąca, więc to najprawdopodobniej rachunek. Gdy obie przesyłki sfrunęły na ziemię, Pitt wziął je do pyska. Anderson wróciła do swojego szkicu, powtarzając sobie, żeby przestała co dwie minuty bić w dzwon pogrzebowy, szykując się na śmierć Petera. Pies wyglądał dziś na ledwie żywego. Ostatnio zdarzały się wieczory, gdy musiał trzy czy cztery razy stawać chwiejnie na tylnych łapach, zanim udało mu się wyciągnąć pocztę, która zwykle okazywała się bezpłatną próbką Proctor Gamble albo gazetką reklamową SkyMart. Anderson przyglądała się uważnie szkicowi. Z roztargnieniem cieniując pień sosny z pękniętym wierzchołkiem. Rysunek nie był w stu procentach dokładny, ale dość udany. Zdołała w każdym razie uchwycić kąt, pod jakim wystawało z ziemi to coś. Narysowała wokół tego ramkę, którą potem zmieniła w sześcian, jak gdyby chciała to odizolować. Na szkicu wyraźnie zaznaczyła łuk krawędzi, ale czy rzeczywiście była zaokrąglona? Tak. A to, co nazywała metalowym talerzem, chyba naprawdę było kadłubem, gładkim jak szkło, pozbawionym nitów kadłubem. Zaczynasz bzikować, Bobby. I zdajesz sobie z tego sprawę, prawda? Peter poskrobał w zewnętrzne drzwi, żeby go wpuścić. Poszła mu otworzyć, nie odrywając wzroku od szkicu. Pies wszedł i położył pocztę na krześle w korytarzu. Potem powlókł się do kuchni, chcąc pewnie sprawdzić, czy nie przeoczył jakichś resztek na talerzu swej pani. Anderson wzięła z krzesła przesyłki i z grymasem niesmaku otarła je o nogawkę spodni. Zgoda sztuczka była świetna, ale ona chyba nigdy nie polubi psiej śliny na poczcie. Katalog był z sieci Radio Shack. chcieli, żeby kupiła procesor tekstu. Rachunek przysłał centralny zakład energetyczny Main. Znów przyszedł jej na myśl Jim Gardner. Rzuciła katalog i rachunek na stół w korytarzu, wróciła na fotel pod oknem, usiadła, otworzyła notatnik na czystej stronie i skopiowała pierwszy szkic. Zmarszczywszy brwi, patrzyła na łagodny łuk krawędzi, który prawdopodobnie w pewnym stopniu stanowił wynik ekstrapolacji, jak gdyby nie wykopała dołu na cztery stopy, ale co najmniej dwanaście czy czternaście. I co z tego? Nie przejmowała się odrobiną ekstrapolacji do diabła. W końcu na tym, między innymi, polega praca powieściopisarza. A ludzie, którzy sądzą, że należy to tylko i wyłącznie do pisarzy science fiction i fantasy, nigdy nie spojrzeli przez drugi koniec teleskopu, nigdy nie stanęli przed zadaniem zapełnienia białych plam, o których milczy historia. Nie próbowali na przykład odpowiedzieć na pytanie, co się stało z kolonizatorami wyspy Roanoke u wybrzeży Karoliny Północnej Którzy po prostu zniknęli bez śladu, pozostawiając po sobie tylko wycięte na drzewie tajemnicze słowo Kroatan albo skąd się wzięły kamienne posągi na wyspie wielkanocnej, albo dlaczego mieszkańcy małego miasteczka Blessing w stanie Utah nagle postradali zmysły. Na to przynajmniej wszystko wskazywało jednego dnia latem 1884 roku. Jeżeli nie wiedziało się na pewno, wolno było puścić woze wyobraźni, o ile nie poznało się w końcu prawdy. Anderson była pewna, że istnieje wzór pozwalający ustalić obwód na podstawie łuku. Kłopot w tym, że zupełnie zapomniała, jak to cholerstwo wygląda ale może będzie umiała z grubsza określić długość obwodu przy założeniu, że nie pomyliła się co do zaokrąglenia krawędzi i odnaleźć w przybliżeniu środek tego czegoś. Bobby wróciła do stołu w korytarzu i otworzyła środkową szufladę, w której gromadziła różności. Zaczęła grzebać w starcie anulowanych czeków, wyczerpanych baterii R14, R20 i 9-woltowych, z jakiegoś powodu nigdy nie potrafiła wyrzucić w diabły starych baterii, Bóg wie dlaczego. Wkładała je po prostu do szuflady, która stała się czymś w rodzaju cmentarzyska słoni, tyle że był to cmentarz baterii. Pękach gumek recepturek i szerokich czerwonych gum do weków, listów otwanów, na które nie odpisała. Listów otwanów, od podobnie jak wyczerpanych baterii, nie umiała się pozbyć, a także przepisach notowanych na fiszkach. Na samym dnie szuflady walały się drobne narzędzia, między którymi znalazła to, czego szukała. Cyrkiel z włożonym do uchwytu ogryskiem żółtego ołówka. Usiadłszy z powrotem na bujanym fotelu, Anderson przewróciła stronę w notatniku i trzeci raz naszkicowała wystającą krawędź tego czegoś w ziemi. Starała się trzymać skali, lecz tym razem narysowała nieco większy kształt, nie zawracając sobie głowy otaczającymi go drzewami i ledwie zaznaczając wykop, by zachować perspektywę. Dobra, ale to tylko domysły. Powiedziała i wbiła szpic cyrkla w żółtą kartkę pod łukowatą krawędzią. Ustawiła ramię cyrkla, aby dokładnie wodziło po łuku, a potem zatoczyła ołówkiem pełny okrąg. Spojrzała na kartkę, a następnie otarła dłonią usta. Poczuła nagle, że jej usta są zbyt wilgotne i drżące. Bzdura do kwadratu i na resorach! szepnęła. Jednak nie była to wcale bzdura do kwadratu i na resorach. Jeżeli oceniając krzywiznę krawędzi nie trafiła kulą w płot, to wyglądało na to, że odkryła obiekt, którego obwód wynosił co najmniej 300 jardów. Anderson upuściła notatnik i cyrkiel na podłogę, a potem spojrzała przez okno. Serce waliło jej mocno. Pięć. Kiedy zachodziło słońce, Anderson usiadła na werandzie z tyłu domu i patrzyła przez ogród w stronę lasu, Słuchając głosów w głowie. Na pierwszym roku koleżu brała udział w seminarium na temat kreatywności, zorganizowanym na wydziale psychologii. Ze zdumieniem i nie bez ulgi dowiedziała się, że nie skrywa żadnej wstydliwej nerwicy. Prawie wszyscy ludzie obdarzeni wyobraźnią słyszeli głosy. Nie myśli, ale właśnie głosy, należące do różnych postaci, doskonale rozpoznawalne jako głosy w słuchowisku radiowym z dawnych czasów. Wykładowca wyjaśnił, że pochodziły z prawej półkuli mózgu tej, która powszechnie kojarzy się z wizjami i telepatią, a także wyjątkową ludzką zdolnością do kreowania obrazów przez tworzenie porównań i metafor. Nie ma czegoś takiego jak latające spotki. Naprawdę? A kto tak powiedział? Po pierwsze, siły powietrzne już 20 lat temu ludzie z lotnictwa zamknęli rozdział latających spotków. Udało im się wyjaśnić wszystkie potwierdzone wypadki zauważenia UFO, z wyjątkiem 3%, po czym doszli do wniosku, że te 3% prawie na pewno zostały spowodowane efemerycznymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak halo, turbulencja bezchmurnego nieba, strefy wyładowań elektrycznych na bezchmurnym niebie. Do diabła o światłach w labok gazety pisały na pierwszych stronach, a okazało się, że to była wina przelatujących stat ciem, pamiętasz? Światło latarni w labok padało na ich skrzydła, odbijając wielkie i jasne poruszające się kształty na niskich masach chmur, które z powodu zastoju pogody wisiały nad miastem przez cały tydzień. Większość ludzi w kraju żyła przez ten tydzień w przekonaniu, że na głównej ulicy labok lada chwila pojawi się ktoś ubrany jak Michael Rennie w dniu, w którym Ziemia zamarła, ze swoim nieodłącznym robotem Gortem, sunącym sklekotem u jego boku, i zażąda spotkania z naszym przywódcą. A to były tylko ćmy. Podoba ci się, czy nie powinno ci się podobać? Zabawne, ale doskonale rozpoznawała ten głos. Należał do doktora Klingermana, który prowadził tamto seminarium. Prowadził wykład z charakterystycznym dla poczciwego Klingiego niewyczerpanym entuzjazmem, choć nieco piskliwie. Anderson uśmiechnęła się i zapaliła papierosa. Trochę za dużo dziś paliła, ale tytoń szybko wietrzał, kiedy paczka za długo leżała otwarta. W roku 1947 kapitan sił powietrznych niejaki Mantel zniósł się za wysoko ścigając latający spodek, a raczej coś, co uważał za latający spodek. Stracił przytomność. Jego samolot rozbił się i Mantel zginął. Umarł goniąc odbicie Wenus na mknącej po niebie chmurze, czyli halo. Widzisz Bobi Istnieją więc odbicia ciem, odbicia Wenus i prawdopodobnie także odbicia w złotym oku, jak w filmie z Marlonem Brando, ale latających spotków nie ma. Wobec tego co spoczywa w Ziemi? Głos wykładowcy zamilkł. Nie wiedział. Jego miejsce zajął więc głos N., który mówił po raz trzeci, że robi się jej nierówno pod sufitem dziwaczeje tak samo jak wuj Frank. Że niebawem przyjadą przymierzyć jej jeden z tych płóciennych mundurków, które nosi się tyłem naprzód. Odwiozą ją do szpitala w Bangor albo w Juniper Hill i będzie mogła dowoli bełkotać o latających spotkach, wyplatając koszyki w środku lasu. To był głos siostruni. Bez dwóch zdań. Mogłaby zaraz do niej zadzwonić, opowiedzieć jej, co się stało, i usłyszałaby dokładnie to samo, słowo w słowo, była tego pewna. Ale czy to w porządku? Nie, nie w porządku. N utożsamiłaby samotne życie siostry z szaleństwem, wszystko jedno, co Bobby by mówiła czy robiła. Owszem, myśl, że to coś w Ziemi jest statkiem kosmicznym, bez wątpienia była szalona, ale czy rozważania takiej możliwości, przynajmniej dopóki nie zostanie obalona, też jest oznaką szaleństwa? N uważałaby, że tak, ale Anderson nie. Otwarty umysł to przecież nic złego. Jednak taka możliwość przyszła jej do głowy bardzo szybko. Wstała i weszła do domu. Ostatnim razem, gdy bawiła się tym czymś w lesie, spała 12 godzin. Zastanawiała się, czy i tym razem czeka ją podobny maraton snu. Czuła takie zmęczenie, że mogłaby przespać 12 godzin. Bóg jej świadkiem. Zostaw to, Bobi, to niebezpieczne. Nie miała jednak takiego zamiaru. Pomyślała, zdejmując koszulkę z pingwinem i napisem opus na prezydenta. Jeszcze nie. Odkryła, że kłopot z mieszkaniem w pojedynkę i powód, dla którego większość ludzi, jakich znała, nie chciała być sama ani przez chwilę, polegał na tym, że im dłużej mieszka się samotnie, tym głośniej zaczynają przemawiać głosy z prawej półkuli. W ciszy normy racjonalizmu zaczynają się zmieniać, a głosy już nie proszą o uwagę, żądają, by ich wysłuchać. Nie trudno było się ich przestraszyć i dojść do wniosku, że są jednak oznaką szaleństwa. Na pewno by tak pomyślała, uznała Bobby, kładąc się w łóżku. Lampa rzucała na narzutę krąg czystego światła, które poprawiło jej samopoczucie, lecz praca magisterska, którą wcześniej czytała, została na podłodze. Bobby wciąż spodziewała się skurczów, jakie zazwyczaj towarzyszyły zdarzającym się jej od czasu do czasu wczesnym i obfitym okresom ale na razie nie następowały. Wcale jej nie zależało na ich nadejściu. Skrzyżowała ręce pod głową i spojrzała na sufit. Nie, nie jesteś ani trochę wariatką, Bobby, pomyślała. Uważasz, że to gard zaczyna się zachowywać jak stuknięty, ale z tobą jest absolutnie wszystko w porządku. Czy to także nie znak, że jesteś trochę rozchwiana? To nawet ma swoją nazwę zaprzeczenie i substytucja. Nic mi nie jest, to świat zwariował. To wszystko prawda. Ale wciąż czuła, że doskonale nad sobą panuje i wiedziała jedno. W Haven była bardziej normalna niż w Cliffs Mills i o wiele bardziej normalna niż w Utis. Gdyby spędziła jeszcze parę lat w Utis parę lat blisko siostruni, miałaby dziś kompletnego bzika. Anderson była przekonana, że N uważa doprowadzenie najbliższych krewnych do szaleństwa za swoje zadanie? Nie, to zbyt trywialne za swą świętą misję. Wiedziała, co naprawdę ją niepokoi, i nie był to fakt, że bardzo szybko przyszła jej do głowy właśnie taka możliwość. Chodziło o uczucie pewności. Będzie się nadal starała zachować otwarty umysł, lecz przede wszystkim otwarty na to, co N nazwałaby zdrowymi zmysłami, bo wiedziała, co znalazła i zdjęła ją groza, ogarnął ją lęk i palące podniecenie. Widzisz, N? Poczciwa Bobby nie przeprowadziła się do pipidówki i nie zwariowała. Poczciwa Bobby przeprowadziła się tutaj i odzyskała zdrowe zmysły. — Szaleństwo to ograniczanie możliwości, kapujesz, N? Szaleństwo to brak zgody na to, żeby pójść pewnymi drogami spekulacji, chociaż nie są pozbawione logiki. Jakbyś miała żeton do kołowrotków w wejściu, rozumiesz, o czym mówię? — Nie, no, oczywiście, że nie rozumiesz. Nigdy nie rozumiałaś. Wobec tego odejdź, N, Zostań w i zgrzytaj przez sen zębami, aż nic z nich nie zostanie. Doprowadzaj do szaleństwa każdego, kto będzie na tyle bezmyślny, żeby zostać w zasięgu twojego głosu. Proszę bardzo, ale wara od mojej głowy. To coś w ziemi było statkiem z kosmosu. Proszę, jasno i otwarcie. Koniec z bzdurami do kwadratu. Mniejsza o n, mniejsza o światła w labok, mniejsza o to, że siły zbrojne zamknęły sprawy latających talerzy, mniejsza o rydwany bogów, o trójkąt Bermudzki, o to, że Eliasza porwał do nieba ognisty wóz. Mniejsza o to wszystko. W głębi serca wiedziała. To był statek, który wylądował albo się rozbił dawno temu, być może miliony lat temu. Boże. Leżała w łóżku z rękami pod głową. Była spokojna, tylko serce waliło jej coraz szybciej. Potem odezwał się inny głos, tym razem należący do jej nieżyjącego dziadka, powtarzający to, co przedtem mówił głos N. Zostaw to, Bobi, to niebezpieczne. Tamta trwająca ledwie chwilę wibracja. Pierwsze przeczucie dławiące i graniczące z pewnością, że znalazła krawędź jakiejś dziwacznej stalowej trumny. Reakcja Pitera. Jej okres, który przyszedł za wcześnie, tu na farmie ledwie z niej ciekło, ale gdy była blisko tego czegoś, chlustało z niej jak z zarżniętego prosięcia. I nie zapominajmy o poczciwym świszczu. Wydzielał woń i gazy rozkładu, ale nie krążyły nad nim muchy. Mucha nie siada na świszczu, można rzec. Tyle, że nic nie trzyma się kupy. Kupiłam teorię, że w ziemi jest statek, dlatego że chociaż na pozór brzmi to idiotycznie, to jednak jest w tym pewna logika. Za to wreszcie nie ma ani krzty logiki. Jakbym miała koraliki toczące się po stole, trzeba je nawlec na nitkę i może wtedy to kupię. W każdym razie pomyślę nad tym, dobra? Znów usłyszała głos dziadka. Wolny i apodyktyczny, jedyny w domu zdolny uciszyć nawet małą N. To wszystko zdarzyło się dopiero po tym, kiedy to znalazłaś, Bobby. Masz swoją nić? Nie, to za mało. Łatwo odpowiadać teraz dziadkowi. Nie żyło 16 lat. Mimo to zasypiając, słyszała właśnie głos dziadka: Zostaw to, Bobby, to niebezpieczne. Sama o tym wiesz. Rozdział trzeci. Peter widzi światło. Jeden. Wydawało się jej, że dostrzegła jakąś zmianę w Peterze, choć nie umiała jej dokładnie określić. Gdy zbudziła się na zajutrz rano, o najzupełniej normalnej godzinie dziewiątej, zobaczyła to prawie natychmiast. Stała przy blacie kuchennym, nalewając karmę Gravy Train do starej czerwonej miski Petera. Pitt jak zawsze zjawił się na ten dźwięk, krocząc niespiesznie. Gravy Train pojawił się w jego menu stosunkowo niedawno, jeszcze w zeszłym roku na jego dzienną rację składał się Gains Mill rano, pół puszki psiej karmy Rival wieczorem, plus wszystko, co udało mu się skubnąć w lesie. Potem Peter przestał jeść Gains Mill i Anderson dopiero po miesiącu pojęła dlaczego. Pit wcale nie znudził się karmą, po prostu tym, co zostało z jego zębów, nie mógł już pogryźć twardych kawałków. Tak więc teraz dostawał Gravy Train, jak przypuszczała, odpowiednik jajek w koszulkach. Jakie jadają na śniadanie staruszkowie? Dolała do grejwi trej ciepłej wody i zamieszała starą pogiętą łyżką, którą trzymała specjalnie w tym celu. Wkrótce rozmiękłe kawałki karmy pływały w mętnej cieczy. Wygląda jak gulasz, pomyślała Anderson. Albo coś, co się wylało z zapchanego szamba. Proszę, powiedziała, odwracając się od zlewu. Peter zajmował swoje tradycyjne stanowisko na linoleum, grzecznie trzymając się w pewnej odległości, aby Anderson się o niego nie potknęła i waliło podłogę ogonem. — Mam nadzieję, że będzie ci smakowało, bo ja na sam widok mam ochotę puścić pa... W tym momencie urwała, nachylona nad Peterem, z czerwoną miską w ręce i kosmykiem włosów opadającym na oko, odgarnęła włosy. — Pete? — usłyszała własny głos — Peter przez chwilę patrzył na nią lekko zdziwiony, a potem cicho zbliżył się do swego porannego dania. Chwilę później zaczął je z entuzjazmem chłeptać. Anderson wyprostowała się, patrząc na psa, raczej zadowolona, że nie widzi pyska Petera. W głowie znów usłyszała głos dziadka, który kazał jej, żeby to zostawiła, że to niebezpieczne i że chyba nie musi już szukać nici łączącej w całość koraliki, prawda? Tylko, że w tym kraju mieszka milion ludzi, którzy zlecieliby się tu biegiem na wieść o takim niebezpieczeństwie, pomyślała Anderson, i Bóg jeden wie, ilu na całym świecie. To wszystko, co może sprawić? A jak zadziałałoby na przykład na raka? Nogi odmówiły jej nagle posłuszeństwa. Cofnęła się resztką sił, aż namacała za plecami krzesło. Usiadła i przyglądała się, jak Peter je. Mleczna katarakta, która zasłaniała jego lewe oko. W połowie zniknęła. Dwa. Nie mam zielonego pojęcia. Powiedział tego samego dnia po południu weterynarz. Anderson siedziała na jedynym krześle w gabinecie, a Peter posłusznie siedział na stole do badań. Anderson przypomniała sobie, jak się okropnie bała na myśl, że jeszcze tego lata będzie musiała przywieźć Petera do weterynarza, jednak teraz nic nie wskazywało na to, by trzeba go było uśpić. Wcale mi się nie wydaje? Zapytała Anderson, przypuszczając, że tak naprawdę chce, żeby doktor Ittridge potwierdził prawdę zawartą w słowach, jakie sączył do jej głowy głos N. Zresztą na nic innego nie zasługujesz, mieszkając sama z tym śmierdzącym psem? Lub jej zaprzeczył. Nie, odrzekł Ittridge. Chociaż rozumiem pani zdezorientowanie, sam czuję się trochę zdezorientowany. Nastąpiła aktywna remisja katarakty. Możesz już zejść, Peter. Pitt zeskoczył ze stołu, schodząc najpierw na taboret Itridge'a, potem na podłogę, a później siadł przy Anderson. Położyła dłoń na obie psa i spojrzała badawczo na Itridge'a, myśląc: Widziałeś to? Nie miała za bardzo ochoty zadać mu tego pytania na głos. Itridge przez chwilę patrzył jej w oczy, ale zaraz odwrócił wzrok. Owszem, widziałem, ale nie zamierzam się do tego przyznawać. Peter zszedł ze stołu ostrożnie. O wiele spokojniej niż w czasach, gdy jako szczeniak wszędzie pędził na złamanie karku, ale i nie niepewnym drżącym i chwiejnym krokiem, jakim poruszałby się jeszcze tydzień temu, nienaturalnie przekrzywiając głowę w prawo, żeby widzieć drogę i z trudem utrzymując równowagę. Anderson serce zamierało na ten widok, dopóki nie znalazł się na dole i niczego sobie nie złamał. Peter zszedł stawiając łapy uważnie, ale z pewnością siebie dystyngowanego męża stanu, jak jeszcze dwa czy trzy lata temu. Przypuszczała, że częściowo przyczyną jego większej sprawności było odzyskiwanie wzroku w lewym oku, i potwierdził to za pomocą kilku prostych testów. Ale oko to nie wszystko. Peter miał o wiele lepszą koordynację ruchów, tak po prostu. Szaleństwo, jednak właśnie tak było. Ustępowanie katarakty nie mogło przecież spowodować, że jego biały jak mleko pysk zaczął zmieniać kolor, stając się ledwie przypruszony siwizną, prawda? Anderson zauważyła to jeszcze w samochodzie, w drodze do augusty omal nie zjechała na pobocze. Ile z tego zobaczył Itrich i nie chciał przyznać, że widzi? Domyślała się, że nie mało, lecz problem polegał między innymi na tym, że Itrich nie był doktorem Dagetem. Dagget oglądał Petera co najmniej dwa razy w roku, w ciągu pierwszych dziesięciu lat życia psa, i pomagał mu w nagłych wypadkach, na przykład wtedy, gdy Pit miał małą przygodę z Arsonem i dr Dagget wyciągnął mu jeden po drugim kolce, pogwizdując przy tym melodię z mostu na rzece Kłaj, i wielką dłonią gładził po łbie dygoczącego rocznego psiaka. Innym razem Peter wrócił do domu, utykając z tyłkiem nafaszerowanym śródem prezent od jakiegoś myśliwego, który był zbyt głupi, żeby przed oddaniem strzału przyjrzeć się celowi. Albo, nie mogąc znaleźć kuropatwy ani barżanta, wyładował swoje sadystyczne skłonności, wyrządzając krzywdę psu. Doktor Daggett dostrzegłby wszystkie zmiany u Petera i nie mógłby im zaprzeczać, gdyby nawet chciał. Doktor Daggett zdjąłby swoje okulary w różowych oprawkach przetarł je połą fartucha i powiedział coś w rodzaju – musimy się dowiedzieć, gdzie był i w co takiego się wpakował, Roberto, to poważna sprawa. Psy nie młodnieją od tak sobie, a wszystko wskazuje na to, że właśnie tak się dzieje z Peterem. Anderson musiałaby wtedy odpowiedzieć – wiem, gdzie był i wydaje mi się, że znam powód. Atmosfera od razu stałaby się mniej napięta. Ale stary doktor Daggett przed wyjazdem na Florydę sprzedał swoją praktykę Itridge'owi, który był całkiem miły, ale nadal sprawiał wrażenie kogoś obcego. Itridge oglądał Petera częściej niż Daggett. W zeszłym roku badał go cztery razy, ponieważ starzejąc się Peter stawał się coraz bardziej niedołężny. Mimo to nie widział go tak często jak jego poprzednik. Anderson podejrzewała, że nie miał bystrego oka swego poprzednika ani jego odwagi. W sali za nimi nagle odezwał się owczarek niemiecki, który zaszczekał grubo, wyrzucając z siebie coś przypominającego stek psich przekleństw. Po chwili dołączyły do niego inne psy. Peter nastawił uszu i zaczął dygotać pod dłonią swej pani. Najwidoczniej numer z odgrywaniem Benjamina Batona nie miał żadnego wpływu na spokój Bigla. Pomyślała, gdy tylko Peter miał już za sobą burzliwy okres szczenięctwa, stał się tak wyluzowany, że czasem niemal sprawiał wrażenie paralityka. Jednak... Nerwowy dygot był czymś zupełnie nowym. Itrich słuchał psów, lekko marszcząc brwi. Szczekały już prawie wszystkie. Dziękuję, że zgodził się pan nas przyjąć tak szybko, powiedziała Anderson. Musiała podnieść głos, żeby ją usłyszał. W poczekalni także rozległo się szczekanie psa, szybkie i zniecierpliwione ujadanie małego zwierzęcia, najprawdopodobniej szpica albo pudla. To bardzo urwała na chwilę. Pod opuszkami palców wyczuła wibrację i pierwszą rzeczą, jaka przyszła jej na myśl, statek? Było to coś w lesie. Ale wiedziała, co to za wibracja. Mimo, że czuła ją bardzo, bardzo rzadko, nie stanowiła żadnej tajemnicy. Źródłem wibracji był Peter. Z głębi jego gardła zaczęło dobiegać ciche warczenie. Miło z pana strony, ale chyba powinniśmy już zmykać. Zdaje się, że ma pan bunt na pokładzie. To miał być żart, ale wcale nie wydawał się zabawny. Nagle cały budyneczek, kwadrat z pustaków, w którym mieściły się poczekalnia i gabinet zabiegowy, plus dobudowany trójkąt z pustaków, gdzie znajdowały się sala dla chorych zwierząt i sala operacyjna, utonął w ogłuszającym zgiełku. Szczekały wszystkie psy za drzwiami, a do szpica w poczekalni dołączyło kilka innych psów i trochę drżące, wysokie zawodzenie, niewątpliwie kocie. Do gabinetu zajrzała pani Alden z wyrazem cierpienia na twarzy. Doktorze Itrich, już idę, rzekł zirytowany. Przepraszam pani Anderson. Wyszedł pospiesznie, kierując się najpierw do sali. Gdy otworzył drzwi, ujadanie zabrzmiało ze zdwojoną siłą. Zupełnie im odwaliło, tylko tyle zdążyła pomyśleć Anderson, bo Peter omal nie wyskoczył jej z pod ręki. Cichy, gardłowy bulgot przerodził się nagle we wściekły i groźny jazgot. Za Itridżem, który kroczył już szybko głównym korytarzem, mijając gromadę szczekających psów, wolno zamknęły się drzwi zaopatrzone w pneumatyczny mechanizm zamykający. To też weterynarz nie usłyszał ujadania Pitera, ale Anderson usłyszała. I gdyby nie zdążyła złapać psa za obroże, Beagle popędziłby przez salę za doktorem jak strzała. Zdała sobie sprawę, że Pit dygotał i warczał, wcale nie ze strachu, po prostu oszalał z wściekłości. Niepojęte, i zupełnie do niego niepodobne. Gdy Anderson pociągnęła Petera za obroże, jazgot uwiązł mu w gardle, przechodząc wzdławiony dźwięk. — Ach! Pies odwrócił do niej głowę, a w jego nabiegłym krwią oku Anderson ujrzała coś, co dopiero potem umiała określić jako czystą furię z powodu zawrócenia go z wybranej drogi. Mogła pogodzić się z faktem, że przypuszczalnie na jej działce jest zakopany latający spodek, który ma 300 jardów obwodu — że pewnie jakaś emanacja czy wibracja pochodząca z tego statku zabiła świszcza, który na swoje nieszczęście znalazł się trochę za blisko i to w tak nieprzyjemny sposób, że nawet muchy nie miały na niego ochoty. Mogła przystać na nieregularny okres, na remisję katarakty u psa, nawet na coraz bardziej widoczny fakt, że jej pies stawał się młodszy. Tak, z tym wszystkim mogła się pogodzić. Ale ze świadomością, że w oczach swego starego przyjaciela Petera zobaczyła szaloną nienawiść do niej do Bobby Anderson. Nie. 3 Na szczęście ta chwila trwała bardzo krótko. Drzwi do sali zamknęły się, tłumiąc kakofonię psich głosów. Z Petera chyba już częściowo opadło napięcie. Wciąż dygotał, ale przynajmniej usiadł. Chodź, Pete, zabieramy się stąd, powiedziała Anderson. Była wstrząśnięta. O wiele bardziej niż przyznała później w rozmowie z Jimem Gardnerem. Bo rozmowa na ten temat, być może, wywołałaby wspomnienie zajadłej wściekłości, jaką dojrzała w zdrowym oku Pitera. Namacała smycz, do której nie była przyzwyczajona i którą zdjęła Piterowi, gdy tylko weszli do gabinetu. Wymóg, aby właściciele zawsze wprowadzali psy na badanie na smyczy, zawsze irytował Anderson do dziś. Omal nie upuściła jej na podłogę, ale w końcu przypięła do obroży Pitera. Podeszła z psem do drzwi poczekalni, które otworzyła nogą. Hałas był jeszcze gorszy niż przedtem. Rzeczywiście okazało się, że ujadającym cienko stworzeniem był szpic należący do grubej kobiety ubranej w żółte spodnie i żółtą bluzkę. Grubaska próbowała trzymać szpica, mówiąc mu — bądź grzeczny, Erik, słuchaj, mamusi. Z pomiędzy pulchnych i obwisłych ramion mamusi ledwie było widać błyszczące złością oczy psa. E, — Pani Anderson — zaczęła pani Olden — Wyglądała na skonsternowaną i trochę wystraszoną, kiedy starała się robić wszystko, co do niej należało, jak gdyby nigdy nic, mimo że lecznica nagle zmieniła się w istny dom wariatów. Anderson świetnie ją rozumiała. Szpic dostrzegł Petera. Anderson mogła później przysiąc, że od tego się zaczęło, i oszalał. Bez kłopotu znalazł ofiarę. Zatopił ostre zęby w ramieniu pani. Skurwielu! wrzasnęła, zrzucając psa na podłogę. Po ręce pociekła jej stróżka krwi. W tym momencie Peter rzucił się naprzód, szczekając i ujadając. Krótka smycz osadziła go w miejscu, ale i tak szarpnął Anderson. Pociągnął mocno jej prawą rękę, która wyprostowała się bezwładnie. Przyjrzawszy się sytuacji bystrym okiem pisarza, Anderson od razu domyśliła się, co zaraz nastąpi. Beagle Peter i Szpic Erik mieli stanąć oko w oko pośrodku sali niczym Dawid i Goliat. Szpicowi brakowało jednak sprytu, nie mówiąc o procy. Peter odgryzłby mu łeb jednym kłapnięciem zębów. Nieszczęściu zapobiegła może jedenastoletnia dziewczynka, która siedziała po lewej ręce mamusi. Dziewczynka trzymała na kolanach przenośne terrarium z dużym wężem smugowym, którego lśniące łuski świadczyły o doskonałym zdrowiu zwierzęcia. Błyskawicznie wystawiła odzianą w dżinsy nogę z niewiarygodnym refleksem dziecka i przydeptała koniec smyczy Erika. Szpic wykonał pełną beczkę – Dziewczynka przyciągnęła go z powrotem. Była zdecydowanie najspokojniejszą osobą w poczekalni. A jeśli gnojek zaraził mnie wścieklizną wrzeszczała mamusia, idąc w kierunku pani Olden. Z pomiędzy palców przyciśniętych do ramienia, spływały błyszczące kropelki krwi. Gdy przechodziła obok nich, Peter odwrócił łeb w jej stronę. To też Anderson pociągnęła go, ruszając w stronę drzwi. Pieprzyć tabliczkę umieszczoną nad pokoikiem pani Olden, informującą wszystkich. Za usługę należy płacić gotówką, jeżeli wcześniej nie ustalono innej formy zapłaty. Chciała stąd jak najprędzej wyjść, wcisnąć gaz do dechy i pojechać do domu, a potem wypić porządnego drinka, katy sark podwójną. Nie, po namyśle uznała, że lepiej potrójną. Z lewej dobiegł ją długi, cichy i przepełniony jadem syk. Anderson odwróciła się w tym kierunku i ujrzała kota, który wyglądał jak żywcem wzięty z dekoracji na Halloween. Był zupełnie czarny, jeśli nie liczyć maleńkiej białej plamki na ogonie. Cofnął się tak daleko, jak pozwalały mu rozmiary przenośnej klatki. Wygiął grzbiet w pałąk, zjeżył wściekle futro i wlepił w pitera zielone oczy, które lśniły niesamowitym blaskiem. Rozdziwił na oścież różowy pysk, ukazując zęby. Niech pani zabierze psa. Powiedziała właścicielka kota głosem zimnym, jak stal odwiedzionego kurka rewolweru: „Blaki go nie lubi!”. Anderson miała jej ochotę powiedzieć, że nic jej nie obchodzi, co blaki lubi, czy puszcza bąki lub czy umie gwizdać, ale taka mało zrozumiała, choć na swój sposób niezwykle trafna riposta, przyszła jej na myśl dopiero później. Rzadko popisywała się refleksem. Bohaterowie i książek zawsze świetnie wiedzieli, co powiedzieć, i rzadko musiała się zastanawiać nad ich kwestiami. Przychodziły łatwo i naturalnie. W prawdziwym życiu prawie zawsze było inaczej. Niech się pani sama trzyma kupy, rzuciła ni w pięć, ni w dziewięć. Nic lepszego nie przyszło jej do głowy, a w dodatku bąknęła tak niewyraźnie, że wątpiła, by właścicielka Blakiego cokolwiek zrozumiała, a nawet usłyszała. Teraz naprawdę zaczęła ciągnąć Petera, szarpiąc smycz tak samo jak ci okropni ludzie, którzy ciągnęli swoje psy na ulicy, na co nie cierpiała patrzeć. Peter wydawał zduszone dźwięki, jakby tłumił kaszel, a z boku pyska zwisał mu zaśliniony język. Gapił się na boksera, który miał gips na przedniej prawej nodze. Boksera trzymał na smyczy oburącz wysoki mężczyzna ubrany w niebieski kombinezon mechanika. Musiał owinąć sobie smycz dwa razy wokół wielkiej dłoni zabrudzonej smarem ale i tak z trudem trzymał psa, który mógłby zabić Petera z równą łatwością, jak Peter Szpica. Bokser, mimo złamanej nogi, mocno szarpał się na uwięzi, a Anderson bardziej wierzyła w siłę uchwytu mechanika, niż w wytrzymałość cienkiej smyczy, która wyglądała na przetartą. Anderson zdawało się, że zanim zdołała namacać klamkę drzwi wyjściowych, minęła cała wieczność. Czuła się jak w koszmarach sennych, kiedy człowiek ma zajęte ręce i nagle bardzo powoli, ale nieuchronnie, zaczynają opadać mu spodnie. Do tego wszystkiego doprowadził Peter w jakiś niepojęty sposób. Nacisnęła klamkę, a potem obrzuciła poczekalnię ostatnim pospiesznym spojrzeniem. Pomieszczenie zamieniło się w absurdalną ziemię niczyją. Mamusia żądała od pani Olden udzielenia pierwszej pomocy i chyba rzeczywiście jej potrzebowała. Krew spływała jej już po ręce prawdziwymi strumieniami, plamiąc żółte spodnie i nijakie białe buty. Kot blaki wciąż syczał. Nawet myszoskoczki doktora Itridża biegały jak zwariowane w labiryncie plastikowych rurek i wież ustawionym na półce na przeciwległej ścianie, w którym mieszkały. Szalony szpic Erik stał na wyprężonej smyczy, czekając na Petera z duszonym głosem. Peter ujadał w odpowiedzi. Wzrok Anderson zatrzymał się na wężu jedenastoletniej dziewczynki, który stanął dęba jak kobra w swoim terrarium i też patrzył na pitera. Rozdziawił pozbawioną kłów w paszczę, rytmicznie dźgając powietrze wąskim różowym językiem. Węże smugowe tak się nie zachowują. Nigdy w życiu nie widziałam węża smugowego, który by tak się zachowywał. W stanie bliskim panicznego przerażenia Anderson uciekła, pociągając za sobą pitera. Cztery. Peter zaczął się uspokajać niemal w chwili, gdy z cichym westchnieniem zamknęły się za nimi drzwi. Przestał kaszleć ciągnąć smycz i szedł obok Anderson, popatrując na nią od czasu do czasu, jak gdyby mówił – nie lubię tej smyczy i nigdy nie polubię, ale zgoda w porządku, jeśli chcesz. Zanim oboje znaleźli się w kabinie pikapa, Pit był już znowu tym samym starym, dobrze znanym Peterem. Natomiast Anderson nie była taka jak zawsze. Trzęsły się jej ręce i dopiero za trzecim razem zdołała włożyć kluczyk do stacyjki. Potem za szybko puściła sprzęgło i silnik zgasł. Kiedy szewroletem gwałtownie szarpnęło, Peter spadł z siedzenia na podłogę. Posłał Anderson pełne wyrzutu spojrzenie Bigla, choć wszystkie psy potrafią patrzeć z wyrzutem, to tylko Bigle są zdolne spoglądać z tak wymownym cierpieniem w oczach. — Skąd masz prawo jazdy, Bobby? — zdawał się pytać jego wzrok. Mówiłaś zdaje się, że ze sklepu Sears and Roback. Zgadza się? Potem wgramolił się z powrotem na siedzenie. Anderson ledwie mogła uwierzyć, że jeszcze pięć minut wcześniej Peter warczał i ujadał jak zły pies, jakiego dotychczas nie znała, gotów ugryźć wszystko co się ruszało, a tamto spojrzenie, które zanim jednak zaczęła jeszcze głowo rozpamiętywać, przestała o tym myśleć. Ponownie uruchomiła silnik. A później wyjechała z parkingu. Mijając z boku budynek opatrzony eleganckim napisem klinika weterynaryjna w Auguście odkręciła okno. Usłyszała kilka pojedynczych szczeknięć, nic niezwykłego, wszystko się skończyło. Nie tylko to pomyślała, choć nie była zupełnie pewna, wydawało się jej, że skończył się też jej okres, jeśli tak krzyżyk na drogę, jak to mówią, 5. Bobby nie chciała, a raczej nie potrafiła czekać aż do powrotu do domu, by wypić drinka, którego sobie obiecała. Tuż za granicami Augusty stał zajazd o uroczej nazwie Grill Bar Stracony Weekend. Specjalność lokalu żeberka w piątek i sobotę grają Nashville Kitty Cats. Anderson zaparkowała między starym kombi a traktorem John Deere z doczepioną z tyłu brudną broną, która miała uniesione na sztorc zęby. Nieco dalej stał stary duży biuk z przyczepą do przewozu koni. Anderson wolała się do niego nie zbliżać. — Zostań — powiedziała, a Peter, który leżał na siedzeniu zwinięty w kłębek, rzucił jej przelotne spojrzenie, które oznaczało — A po co miałbym z tobą iść? Żebyś mnie znowu dusiła tą głupią smyczą? W środowe popołudnia grill bar stracony weekend był ciemny i niemal pusty, a parkiet taneczny przypominał lekko połyskującą pieczarę. Lokal cuchnął z kwaśniałym piwem. Zjawił się barman i kelner w jednej osobie. — Siema, ślicznej damie. Dzisiaj polecamy Cieli. Mamy też... — Poproszę Kathy Sark — przerywała mu Anderson, podwójną bez wody. — Zawsze pije pani jak facet? — zwykle ze szklanki odparła. Żart zupełnie bez sensu, ale czuła się bardzo zmęczona i rozbita, jakby przejechała przez nią brona. Poszła do toalety zmienić podpaskę — Suwając te w najmniejszym rozmiarze, tak na wszelki wypadek, lecz jak z ulgą stwierdziła, zrobiła to rzeczywiście tylko na wszelki wypadek. Wyglądało na to, że Czerwona Flaga zostanie wciągnięta na maszt dopiero w przyszłym miesiącu. Wróciła do baru w lepszym humorze niż przed chwilą, gdy wychodziła, a o wiele lepiej poczuła się, kiedy wlała w siebie połowę zawartości szklaneczki. No, nie chciałem nikogo obrażać, rzekł barman. Po południu robi się pusto. Kiedy wchodzi ktoś nieznajomy, język sam mi się rozwiązuje. — To moja wina — powiedziała Anderson. Nie miałam dzisiaj najlepszego dnia. Skończyła drinka i westchnęła. — Chce pani jeszcze jednego? — Chyba bardziej podobała mi się szlyszna dama — pomyślała Anderson i pokręciła przecząco głową. — Za to napiję się mleka, bo inaczej do wieczora będę miała zgagę. — Barman jej mleko — Anderson popijała, rozmyślając o tym, co zdarzyło się u weterynarza. Odpowiedź znalazła szybko i to bardzo prostą. Nie wiedziała. Powiem ci jednak, co się stało, kiedy weszliście? Absolutnie nic? Uczepiła się tej myśli. Kiedy wprowadzała Petera do kliniki, poczekalnia była tak samo zatłoczona, jak w chwili, gdy go stamtąd wywlekała, choć za pierwszym razem nie rozgrywały się tam żadne dantejskie sceny. Oczywiście nie było całkiem cicho. Zwierzęta różnych gatunków i odmian, instynktownie wyczuwając obok siebie odwiecznych naturalnych wrogów, nie potrafią wytworzyć atmosfery biblioteki, gdy znajdą się w jednym miejscu, ale było normalnie. Czując w sobie działanie whisky, przypomniała sobie mężczyznę w kombinezonie mechanika, który przytrzymywał na smyczy boksera. Bokser popatrzył na Petera. Peter spokojnie popatrzył na niego nic takiego więc co? Więc wypij mleko, wracaj do domu i zapomnij o tym. Dobra, a to coś w lesie też mam o tym zapomnieć. Zamiast odpowiedzi usłyszała w głowie głos dziadka. A propos Bobi, jak to coś działa na ciebie? Zastanawiałaś się nad tym? Nie zastanawiała się. Kiedy jednak teraz sobie to uświadomiła, kusiło ją, żeby zamówić jeszcze jednego drinka. Tyle, że jeszcze jednym, nawet pojedynczym na pewno by się upiła. A czy naprawdę miała ochotę spędzić wczesne popołudnie w tej wielkiej stodole, zaprawiając się w samotności i czekając na nieuniknione nadejście kogoś, może i samego barmana, kto zapytałby, co tak urocze miejsce robi wokół takiej dziewczyny jak ona? Położyła na barze piątkę, a barman zasalutował jej na pożegnanie. Wychodząc, zauważyła automat telefoniczny. Książka telefoniczna była brudna, miała ośle uszy i wydzielała woń przetrawionego burbona. Ale przynajmniej była. Anderson wrzuciła dwadzieścia centów i przytrzymując słuchawkę ramieniem, zaczęła szukać w spisie firm numeru pod literą W. Po chwili zadzwoniła do kliniki Itridża. Głos pani Olden po drugiej stronie wydawał się całkiem opanowany. W tle Anderson usłyszała szczeknięcie psa. Jedno, jedyne szczeknięcie. Nie chciałam, żeby pani myślała, że chciałam was wykiwać, powiedziała. Smycz odeślę jutro. O, nie ma sprawy, pani Anderson, odrzekła. Jest pani naszą klientką od tylu lat, że byłaby pani ostatnią osobą, którą podejrzewalibyśmy o uchylanie się od płacenia długów. A smyczą proszę się nie przejmować, mamy spory zapas. Wydawało się, jakby przez chwilę wszystko stanęło na głowie, prawda? Jeszcze jak! Musieliśmy wezwać pogotowie do pani Perkins. Nie sądziłam, że to coś poważnego. Oczywiście ranę trzeba było szyć, ale mnóstwo ludzi z taką raną potrafi iść do lekarza o własnych siłach. Odrobinę ściszyła głos, dzieląc się z Anderson sekretem, do którego nie dopuściłaby pewnie żadnego mężczyzny. Dzięki Bogu, że ugryzł ją jej własny pies, to taka osoba, która z byle powodu zaczyna krzyczeć o procesie. Wie już pani, co mogło być powodem tej awantury? Nie. Doktor Itrich też nie. Może upał po deszczu. Doktor Itrich mówił, że słyszał o czymś takim na jakiejś konferencji. Pewna pani weterynarz z Kalifornii opowiadała, jak przed ostatnim silnym trzęsieniem ziemi na wszystkie zwierzęta w jej klinice padł urok dzikiego szału, jak to nazwała. — Doprawdy? — W zeszłym roku mieliśmy trzęsienie ziemi w Maine, powiedziała pani Olden. — Mam nadzieję, że nie będzie następnego. Ta elektrownia atomowa w Wisconsin jest za blisko, żeby można było spać spokojnie. Gart mógłby coś na ten temat powiedzieć, pomyślała Bobby. Jeszcze raz podziękowała, po czym odłożyła słuchawkę. Wróciła do pikapa. Peter spał. Kiedy Anderson wsiadła, otworzył oczy, ale zaraz zamknął je z powrotem. Położył pysk na łapach. Siwizna na pysku zaczęła zanikać. Nie było wątpliwości absolutnie żadnych wątpliwości. A propos, jak to coś działa na ciebie? Zamknij się, dziadku. Pojechała do domu. Wzmocniwszy się jeszcze jedną szkocką, słabą, weszła do łazienki i stanęła blisko przed lustrem, najpierw badawczo obejrzała swoją twarz, a potem przeczesała palcami włosy, które uniosła i którym pozwoliła opaść. Siwizna była tam, gdzie przedtem. Jeśli wzrok jej nie mylił, nie ubyła ani jedna nitka spośród tych, które dotąd zdążyły się pojawić. Nigdy nie sądziła, że ucieszy ją widok siwych włosów, ale dziś się ucieszyła. W pewnym sensie. 6. Przed wieczorem na zachodzie zaczęły się gromadzić ciemne chmury, a zanim zapadł zmierzch, rozległy się pierwsze grzmoty. Wyglądało na to, że miały wrócić deszcze, przynajmniej na jedną noc. Anderson wiedziała, że wypuści dziś Petera na dwór tylko po to, żeby załatwił najpilniejsze psie sprawy, ale nic poza tym. Od szczenięcych lat Bigl panicznie bał się burzy. Anderson siedziała na fotelu bujanym przy oknie i gdyby ktoś ją teraz zobaczył, zapewne doszedłby do wniosku, że czyta. Ale tak naprawdę brnęła przez książkę. Brnęła przez pracę wojna osadników, a wojna secesyjna z uporem godnym lepszej sprawy. Tekst był nudny jak flaki z olejem, ale Anderson sądziła, że okaże się niezwykle przydatny, gdy w końcu zabierze się do następnej rzeczy, co powinno nastąpić już niebawem. Ilekroć przetaczał się grzmot, Peter przysuwał się coraz bliżej fotela, wyglądał przy tym, jakby uśmiechał się ze skruchą. Tak, nic mi się nie stanie, wiem, wiem, ale podejdę trochę bliżej, dobrze? Jeżeli naprawdę potężnie huknie, chyba wypchnę cię z tego pieprzonego fotela. Co ty na to? Nie masz nic przeciwko temu, prawda, Bobby? Burza rozpętała się dopiero po dziewiątej, ale kiedy się już zaczęła, Anderson nie miała wątpliwości, że czeka ich porządna nawałnica. Taka, jaką mieszkańcy Haven nazywali prawdziwym Jezus Maria. Poszła do kuchni, poszperała w dużej szafie ściennej, która służyła jej za spiżarnię i na górnej półce znalazła lampę gazową Kolmena. Peter szedł za nią krok w krok, z podkulonym ogonem i wciąż tą samą skruszoną miną. Wychodząc ze spiżarni z lampą, Anderson omal się o niego nie potknęła. — Pozwolisz mi przejść, Peter? — Pitt cofnął się odrobinę, przepuszczając ją, by po chwili z powrotem przypaść do jej kostek, gdy grzmot wstrząsnął szybami w oknach. Kiedy Anderson siadała na fotelu, błyskawica rozświetliła pokój błękitno-bladym blaskiem, a telefon wydał pojedynczy dźwięk. Wiatr zaczął przybierać na sile, szumiąc w gałęziach drzew. Peter siadł kamieniem przy fotelu, spoglądając błagalnie na Anderson. — No dobrze — powiedziała z westchnieniem — chodź, bałwanie. Pies nie dał się dwa razy prosić. Wskoczył Anderson na kolana, wymierzając jej przy tym solidny cios łapą w krocze. Prawie zawsze walił ją w to miejsce albo w pierś. Wcale nie celował. Działo się tak w jakiś tajemniczy sposób. Podobnie jak winda niezmiennie zatrzymuje się na każdym piętrze, kiedy akurat się spieszysz. Jeżeli istniał środek obrony przed atakiem Petera, Bobby Anderson musiała go znaleźć. Niebo rozdarła błyskawica. Peter wtulił się w Anderson, którą uderzył w nozdrza jego zapach. O, the Beagle? Może od razu na mnie naskoczysz i załatwisz to od razu, co, Pit? Pete? Peter posłał jej pełen skruchy psi uśmiech. Wiem, wiem, przestań mi to ciągle wypominać. Wiatr przybierał na sile. Światła zaczęły mrugać, co niezawodnie oznaczało, że Robertę Anderson i centralny zakład energetyczny Maine czeka czułe rozstanie, przynajmniej do trzeciej lub czwartej nad ranem. Anderson odłożyła książkę i objęła psa. Naprawdę nie miała nic przeciwko burzom, od czasu do czasu przetaczały się latem, ani przeciwko śnieżycom atakującym miasteczko zimą. Podobała jej się ich ogromna siła, lubiła widok i odgłos tej potęgi, która okrutnie i ze ślepą stanowczością rozprawiała się z jej ziemią. W działaniach takich nawałnic wyczuwała pewną pozbawioną wrażliwości i litość. Czuła, jak ta burza działa na nią. Włoski na ramionach i karku zjeżyły się lekko, a błyskawica, która przecięła niebo szczególnie blisko, niemal ją naelektryzowała. Anderson przypomniała sobie dziwną rozmowę, jaką odbyła kiedyś z Jimem Gardnerem. Gard miał w czaszce stalową płytkę, pamiątkę po wypadku na nartach, w którym omal nie zginął w wieku 17 lat. Gardner opowiadał jej, jak kiedyś, gdy zmieniał żarówkę, okropnie poraził go prąd, gdy przez przypadek wsunął do oprawki palec wskazujący. Nie byłoby w tym nic niecodziennego, gdyby nie fakt, że przez następny tydzień słyszał w głowie muzykę, speakerów i wiadomości. Twierdził, że przez pewien czas miał wrażenie, jakby wariował. Czwartego dnia Gard zidentyfikował nawet sygnał stacji, którą odbierał WZON, jedna z trzech stacji radiowych w Bangor, nadających na falach długich. Zapisał sobie tytuły trzech nadawanych kolejno piosenek, a potem zadzwonił do radia, aby sprawdzić, czy naprawdę je grali. Razem z reklamą restauracji polinezyjskiej Singa, dilera Subaru oraz Muzeum Ptaków w Bar-Herbor. Grali? Piątego dnia sygnał zaczął zanikać, a dwa dni później umilkł zupełnie. Wszystko przez tę cholerną płytkę w głowie, mówił, lekko stukając pięścią w bliznę na lewej skroni. Bez wątpienia. Mnóstwo ludzi na pewno miałoby kupę śmiechu, ale ja jestem absolutnie pewien. Gdyby tę historię opowiedział jej ktoś inny, Anderson pomyślałaby, że usiłuje ją nabrać, ale Jim nie żartował. Wystarczyło spojrzeć mu w oczy, żeby się przekonać. Wielkie burze miały wielką siłę. Następna błyskawica rozświetliła niebieskim fleszem teren, który Anderson nauczyła się uważać, tak jak jej sąsiedzi, za swoje podwórko. Ujrzała pikapa z pierwszymi kroplami deszczu na przedniej szybie, krótki podjazd z ubitej ziemi, skrzynkę pocztową z opuszczoną i bezpiecznie przyciśniętą do aluminiowej ścianki chorągiewką, skręcające się na wietrze drzewa. Chwilę później huknął grzmot i Peter przypadł do niej skomląc, zgasły światła. Nie bladły stopniowo, nie bawiły się w żadne mruganie, po prostu zupełnie nagle wszystkie zgasły jednocześnie. Zgasły ostatecznie i nieodwołalnie. Anderson sięgnęła po lampę, lecz jej ręka znieruchomiała. Na przeciwległej ścianie, tuż obok kredensu wuja Franka, zobaczyła zieloną plamkę, która przesunęła się dwa cale w górę, potem odrobinę w lewo i w prawo. Na moment zniknęła, by zaraz pojawić się z powrotem. Sen Anderson wrócił z upiorną siłą déjà vu. Znów pomyślała o latarni z opowiadania po Ego, ale tym razem skojarzyła widok z jeszcze jednym wspomnieniem wojną światów marsjańskim snopem gorąca, zsyłającym zieloną śmierć na Hammersmith. Odwróciła głowę w stronę Pitera, słysząc, jak ścięgna szyi skrzypią jej niczym nienaoliwione zawiasy i dobrze wiedząc, co zobaczy. Światło padało z oka Pitera, z lewego. Ja żyło się czarnoksięskim zielonym blaskiem ognia świętego Elma, jaki unosi się nad bagnami po parnym bezwiecznym dniu. Nie, to nie oko świeciła katarakta przynajmniej to, co z niej zostało. Od porannej wizyty u weterynarza ubyło jej jeszcze więcej. Połowę pyska Pitera rozjaśniał trupi zielony blask, przez co wyglądał jak monstrum z komiksu. Anderson w pierwszym odruchu zapragnęła odsunąć się od Pitera, wyskoczyć z fotela i uciec, ale przecież to był Peter mimo wszystko. A Peter bał się już śmiertelnie. Gdyby go zostawiła, ogarnęłoby go prawdziwe przerażenie. W ciemności rozległ się grzmot. Tym razem oboje podskoczyli. Po chwili zaszumiał deszcz, siekąc gęsto nieprzerwanymi strugami. Anderson znów spojrzała na ścianę po drugiej stronie pokoju, na chyboczącą się tam zieloną kropkę. Przypomniały się jej czasy dzieciństwa, gdy leżała w łóżku i bawiła się w puszczanie zajączków na ścianie, używając do tego celu paska od zegarka i poruszając przegubem. — A propos, Bobby, jak to coś działa na ciebie? — Zielony płomień z głębi oka Pitera pochłaniał kataraktę. Zjadał ją. Popatrzyła na psa i musiała się opanować, by się od niego nie odsunąć, gdy nagle polizał ją w rękę. Tej nocy Bobby Anderson prawie w ogóle nie spała. Rozdział czwarty. Kopanie. Ciąg dalszy. Jeden. Kiedy Anderson w końcu się obudziła... Dochodziła dziesiąta i paliły się prawie wszystkie światła. Wyglądało na to, że centralny zakład energetyczny Main w końcu poradził sobie z awarią. Chodziła po domu w skarpetkach, gasząc lampy, a potem wyjrzała przez okno od frontu. Na werandzie stał Peter. Anderson wpuściła go i uważnie przyjrzała się jego oku. Pamiętała swoje przerażenie poprzedniego wieczoru, ale w jasnym blasku letniego poranka przerażenie ustąpiło miejsca fascynacji. Pomyślała, że każdy by się przestraszył, widząc coś takiego w ciemnościach, gdy nie było prądu, a ziemią i niebem wstrząsała burza. Dlaczego u diabła nie zobaczył tego Itrich? Odpowiedź była prosta. Fosforyzujące tarcze zegarków jarzą się i za dnia i w ciemności, tyle że w świetle nie widać ich blasku. Dziwiła się nieco, że w ciągu ubiegłych kilku wieczorów nie zauważyła zielonego blasku w oku Pitera, ale nie była specjalnie zdumiona. W końcu dopiero po paru dniach zorientowała się, że katarakta się cofa. A jednak... Itrich widział psa z bardzo bliska, prawda? Przecież Itrich zaglądał do wnętrza oka Pitera za pomocą starego oftalmoskopu. Zgodził się z Anderson, że katarakta się cofa, lecz nie wspomniał o żadnym zielonym czy innym blasku. Może zobaczył to i postanowił nie widzieć? Zauważył, że Peter wygląda młodziej i tego też postanowił nie widzieć... Bo nie chciał tego widzieć. Chwilami Anderson nie znosiła nowego weterynarza. Zapewne dlatego, że tak bardzo lubiła starego doktora Dageta i przyzwyczaiła się do głupiej, choć na pozór nieuniknionej myśli, że daget będzie pod ręką, dopóki będzie miała przy sobie Pitera. Nie był to najmądrzejszy powód wrogości wobec następcy staruszka. Ale nawet jeżeli Itrich nie zauważył albo nie chciał zauważyć zanikających oznak starzenia się Petera, w niczym nie zmieniało to faktu, że sprawiał wrażenie niezwykle fachowego weterynarza. Katarakta, która jarzy się zielonym blaskiem, Anderson nie sądziła, że zignorowałby coś takiego. Wysnuła z tego wniosek, że gdy Itrich zaglądał Peterowi do oka, zielonego blasku po prostu nie było. Przynajmniej nie od razu. Nie od razu też powstał taki harmider w poczekalni, prawda? Na pewno nie wtedy, gdy weszli, ani w trakcie badania. Dopiero kiedy zbierali się do wyjścia. Czy właśnie wtedy oko Pitera zaczęło świecić? Anderson nałożyła gravy train do miski Pitera i przez chwilę trzymała lewą rękę pod kranem, czekając, żeby zaczęła lecieć ciepła woda, której chciała dolać do karmy. Czekanie wydłużało się coraz bardziej. Boiler działał coraz wolniej, coraz częściej odmawiał posłuszeństwa i był żałośnie przestarzały. Anderson zamierzała go naprawić i z pewnością będzie musiała to zrobić przed nadejściem chłodów, ale jedynym hydraulikiem w Haven i okolicznych miasteczkach na południu i północy był dość nieprzyjemny facet, Dilbert Charles, który zawsze patrzył na nią tak, jak gdyby doskonale wiedział, jak wygląda bez ubrania. — Nieszczególnie — mówił jego wzrok, ale ujdzie w tłoku — i zawsze chciał wiedzieć, czy Anderson pisze ostatnio jakieś nowe książki. Charles lubił jej powtarzać, że sam mógłby być cholernie dobrym pisarzem, ale ma za dużo energii i za mało ołowiu w gaciach, nie? Ostatnim razem musiała wezwać go na pomoc przed ostatniej zimy, kiedy w dwudziestostopniowym mrozie popękały rury. Zrobił co trzeba, a potem zapytał, czy miałaby kiedyś ochotę iść popląsać. Anderson grzecznie odmówiła, a Child spuścił do niej oko, co miało świadczyć o mądrości życiowej, ale wyglądało najwyżej na wyraz uświadomionej bezmyślności. — Nie wiesz, co tracisz, złotko — powiedział. — Bardzo dobrze wiem, dlatego właśnie mówię nie — miała na końcu języka, lecz nie odezwała się ani słowem. Chociaż nie lubiła Childsa, wiedziała, że może go jeszcze kiedyś potrzebować. Dlaczego w prawdziwym świecie najlepsze odzywki przychodzą na myśl zawsze wtedy, gdy nie ma się odwagi ich wykorzystać? Mogłabyś coś zrobić z bojlerem, Bobby? przemówił do niej głos, którego nie rozpoznała. Obcy głos w głowie? Kurczę, może powinna zadzwonić na policję. Ależ mogłabyś, upierał się głos. Wystarczy tylko, żebyś wreszcie z kranu poleciała ciepła woda. W każdym razie letnia i Anderson zapomniała o bojlerze. Zamieszała Gravy Train, postawiła miskę na podłodze i przyglądała się, jak Peter je. Od pewnego czasu bardzo poprawił mu się apetyt. Powinnam obejrzeć jego zęby, pomyślała. Może da się wrócić do Gaines Mill, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. A amerykańscy czytelnicy raczej nie walą do ciebie drzwiami i oknami i skarbie. Poza tym poza tym kiedy właściwie zaczął się jazgot w klinice Anderson zaczęła się nad tym głębiej zastanawiać nie była całkiem pewna lecz im dłużej o tym rozmyślała tym bardziej zdawało się jej że być może nie na pewno ale być może stało się to gdy tylko Itrich zakończył badanie katarakty Pitera i odłożył oftalmoskop Posłuchaj Watsonie Odezwał się nagle głos Sherlocka Holmesa, rzucając słowa w szybkim, niemal gorączkowym tempie charakterystycznym dla Bezila Redborna. Oko świeci, nie, nie oko, świeci katarakta. Ale Anderson tego nie zauważa, chociaż powinna. Itrich też tego nie zauważył, a na pewno powinien. Czy możemy przypuścić, że zwierzęta w lecznicy zdradzają niepokój dopiero wówczas, gdy katarakta Pitera zaczyna świecić? Czyli idąc tropem tej hipotezy, wtedy, gdy wznawia się proces zanikania katarakty? Być może. A więc? Zielony blask jest widoczny dopiero wtedy, gdy może się bezpiecznie uwidocznić? Ach, Watsonie. Takie założenie jest równie przerażające, jak nieuzasadnione, ponieważ wskazywałoby to na pewnego rodzaju. na pewnego rodzaju inteligencję. Anderson nie podobały się takie wnioski. Próbowała więc uciszyć głos za pomocą starej sprawdzonej metody. Odpuść sobie? Tym razem podziałało. Na jakiś czas. 2. Anderson miała ochotę iść i jeszcze trochę pokopać. Jej mózgowi ten pomysł w ogóle się nie podobał. Jej mózgowie uważało, że pomysł jest do dupy. Zostaw to, Bobi, to niebezpieczne. Zgadza się. A propos, Bobi, jak to coś działa na ciebie? Nie widziała żadnych skutków oddziaływania tego czegoś. Ale efektu działania dymu papierosowego na płuca też nie widać, dlatego ludzie ciągle palą. Możliwe, że gniła jej wątroba, albo komory jej serca zamulił cholesterol, albo stała się bezpłodna. Równie dobrze w tym momencie jej szpik mógł jak szalony produkować zakazaną liczbę białych krwinek. Po co zadowalać się przed wczesnym okresem Bobby? Skoro można mieć coś naprawdę ciekawego, na przykład białaczkę. Mimo to dalej chciała kopać? To proste i elementarne pragnienie nie miało nic wspólnego z mózgowiem. Powstało w innym, głęboko ukrytym zakamarku i miało wszystkie cechy potrzeby fizycznej. Jak ochota na sól, na kole, heroinę, papierosa czy kawę. Mózgowie podpowiadało jej logikę. Druga, tajemnicza część gadała bez ładu i składu, nakazując jej — kop, bobi, to nic złego, kop dalej, cholera. Czemu miałabyś nie pokopać jeszcze trochę? Wiesz, że chcesz wiedzieć, co to jest, więc kop, aż sama się przekonasz. Kop, kop, kop. Zdołała świadomie wyłączyć ten głos, lecz już po piętnastu minutach zorientowała się, że znów go słucha niczym wyroczni delfickiej. Musisz komuś powiedzieć, co znalazłaś, komu policji nie ma mowy, albo. albo komu? Była w ogrodzie i pieliła, jak szalona, jak gdyby była ćpunem na głodzie, albo komuś, kto ma władzę, dokończyła w myśli. Z prawej strony mózgu, tak jak się spodziewała, dobiegł ją sarkastyczny śmiech N, ale nie z taką siłą, jak się obawiała. Jak wielu przedstawicieli swojego pokolenia, Anderson niespecjalnie wierzyła w skuteczność metody, niech władze się tym zajmą. Nieufność wobec metod, jakimi władze zajmowały się pewnymi rzeczami, obudziła się w niej jeszcze w Jutis, gdy Anderson miała 13 lat. Siedziała w salonie na kanapie między n a matką, jadła hamburgera, przyglądając się, jak policja z Dallas eskortuje przez podziemny parking Lee Harveya Oswalda. Było tam mnóstwo policjantów z Dallas, tylu, że gdy speaker oznajmił widzą w całym kraju, iż ktoś zastrzelił Oswalda, wszyscy ci policjanci, ludzie przy władzy, nie mieli zielonego pojęcia, że coś się stało, nie mówiąc o tym, co to mogło być. Policja z Dallas tak dobrze chroniła Johna F. Kennedy'ego i Lee Harvey'a Oswalda, że to pewnie jej powierzono zadanie przywrócenia spokoju podczas zamieszek na tle rasowym, które wybuchły dwa lata później, a potem wysłano ją na wojnę, do Wietnamu. Wkrótce pojawiły się kolejne misje. Embargo naftowe 10 lat po zamachu na Kennedy'ego i negocjacje w sprawie uwolnienia amerykańskich zakładników z ambasady w Teheranie. Gdy stało się jasne, że Arabowie nie zamierzają usłuchać głosu rozsądku i autorytetu, Jimmy Carter wysłał tym biedakom na ratunek policję z Dallas. Przecież na władze, które poradziły sobie z demonstracją na Uniwersytecie Kent State, z takim opanowaniem i pewnością siebie zawsze można liczyć? I kto jak kto, ale goście, którzy co tydzień dokonują rzeczy niemożliwych, staną na wysokości zadania. Wprawdzie poczciwa policja z Dallas miała odrobinę pecha, ale ogólnie rzecz biorąc zdołała opanować sytuację. Trzeba było tylko patrzeć i podziwiać, jak cholernie uporządkowany stał się świat w ciągu lat, jakie upłynęły od dnia, w którym facet w pasiastej koszulce o przerzedzonych włosach ułożonych za pomocą płynu Vitalis i z tłuszczem z kurczaka za paznokciami rozwalił głowę prezydenta siedzącego na tylnej kanapie Lincolna, który toczył się ulicą teksańskiego miasta. Powiem Jimowi Gardnerowi, kiedy wróci, Gard będzie wiedział, co robić, jak się do tego zabrać. W każdym razie będzie miał jakiś pomysł. Głos N. Chcesz prosić o radę stuprocentowego pomyleńca, brawo. Nie jest pomyleńcem, może trochę dziwakiem. Faktycznie. W czasie ostatniej demonstracji w Seabrook aresztowano go z naładowaną czterdziestką piątką w plecaku. Rzeczywiście, objaw dziwactwa. Zamknij się, N. Pieliła dalej. Spędziła nad grządkami cały ranek w palącym słońcu, koszulka lepiła się jej do pleców, a kapelusz, którym zwykle chroniła się przed słońcem, nałożyła zeszłorocznemu strachowi na wróble. Po lunchu postanowiła sobie uciąć drzemkę, lecz nie mogła zasnąć. Myśli wciąż kłębiły się jej w głowie, a obcy głos nie chciał zamilknąć. — Kop, Bobby, to nic złego, kop! W końcu wstała, chwyciła łom, szpadel i łopatę, po czym ruszyła do lasu. Na końcu swojego pola przystanęła, marszcząc w głębokim namyśle czoło i wróciła po Oskard. Peter stał na werandzie. Spojrzał na nią przelotnie, ale nie zrobił żadnego ruchu by iść z Anderson. Wcale się nie zdziwiła. trzy. I tak mniej więcej po dwudziestu minutach stanęła nad tym czymś, patrząc w dół zbocza na rów, który zdołała wykopać, odsłaniając, jak sądziła, drobny fragment pozaziemskiego statku kosmicznego. Szary kadłub był twardy i namacalny, jak klucz czy śrubokręt, przecząc marzeniom, przypuszczeniom i fantazjom. Ziemia, którą usypała po obu stronach rowu, wilgotna, czarna i pełna leśnych tajemnic, po wczorajszym deszczu stała się ciemnobrązowa i mokra. Gdy Anderson schodziła po zboczu, coś zachrzęściło jej pod stopą jak gazeta. Nie była to jednak gazeta, tylko martwy wróbel. Dwadzieścia stóp niżej leżała martwa wrona. Z komicznie wyciągniętymi w górę nogami jak padły ptak z kreskówki. Anderson przystanęła, rozejrzała się i spostrzegła ciała jeszcze trzech ptaków następnej wrony, sójki i pirangi szkarłatnej. Brakowało widocznych przyczyn śmierci. Po prostu. Martwe, i nad żadnym nie unosiły się muchy. Doszła do rowu i rzuciła narzędzia obok jego brzegu. Weszła do środka, mimo że buty grzęzły jej w kleistym błocku. Pochyliła się i ujrzała szary gładki metal niknący w ziemi, obok którego zrobiła się kałuża. Czym jesteś? Położyła na tym dłoń. Wibracja przeszyła jej skórę, przez chwilę przenikając na wskroś całe ciało. Zaraz jednak ustała. Anderson odwróciła się, kładąc rękę na szpadlu i czując dotyk nagrzanego nieco w słońcu drewna. Miała niejasne wrażenie, że nie słyszy żadnych leśnych odgłosów, ani śpiewu ptaków, ani trzasku gałązek pod nogami zwierząt uciekających od woni człowieka. Wyraźniej czuła za to zapachy torfu, igieł sosnowych, kory i soków drzew. Wewnętrzny głos, dobiegający ze środka, nie z prawej półkuli mózgu, ale z samych korzeni umysłu, zaczął krzyczeć w przerażeniu. Co się dzieje, Bobi? Coś się naprawdę dzieje. Uciekaj od tych martwych świszczy, od tych martwych ptaków. Proszę, Bobi, proszę. Jej dłoń zacisnęła się na trzonku szpadla, a Anderson zobaczyła to znowu tak dokładnie, jak na swoim szkicu, szarą krawędź czegoś ogromnego w ziemi. Znów zaczął się jej okres, ale nie było powodów do paniki. Jeszcze przed wyjściem do ogrodu zabezpieczyła się pod paską, w rozmiarze maxi. W pasce miała jeszcze kilka, prawda? A może nawet kilkanaście. Nie wiedziała, ale to nie miało znaczenia. Nie zaniepokoiła jej nawet świadomość, że w głębi duszy wiedziała, iż w końcu tu trafi, mimo że wcześniej usiłowała się mamić głupstwami o wolnej woli. Wypełnił ją jakiś świetlisty spokój. Martwe zwierzęta, okresy, które kończyły się, a potem znowu zaczynały. Zjawiła się tu w pełnym rynsztunku, choć przedtem zapewniała się, że jeszcze nie podjęła decyzji. To były drobiazgi, najdrobniejsze z drobnych, bzdury do kwadratu. Pokopie przez jakiś czas, wygrzebie jeszcze trochę tego cholerstwa i zobaczy, czy znajdzie coś więcej niż gładką metalową powłokę, bo wszystko wszystko w porządku. Powiedziała w nienaturalnej ciszy Bobby Anderson i zabrała się do kopania. Rozdział 5. Gardner pada. 1. Gdy Bobby Anderson cyrklem wykreślała gigantyczny kształt i próbowała objąć myślą niepojęte, czując odrętwienie mózgu wywołane krańcowym wyczerpaniem, Jim Gardner zajmował się jedyną pracą, jaką mógł w ostatnich czasach wykonywać. Tym razem pracował w Bostonie. Wieczór poetycki, 25 czerwca, odbywał się na Uniwersytecie Bostońskim. Poszło całkiem dobrze. 26 miał wolne. I tego właśnie dnia Gardner potknął się, choć potknięcie niestety nie oddawało w pełni tego, co się stało. Nie była to drobna wywrotka podczas przechadzki po lesie, gdy zahaczy się stopą o wystający korzeń. To był prawdziwy upadek. Cholernie długi i bolesny upadek, jak gdyby gard stoczył się po długich schodach, łamiąc kości, nie dostając żadnych zwrotów kosztów. Po schodach, do diabła, jakby stoczył się z powierzchni ziemi. Upadek zaczął się w pokoju hotelowym. Zakończył na falochronie w Arcadia Beach w stanie New Hampshire osiem dni później. Bobby chciała kopać. Gard zbudził się 26 rano i poczuł, że chce pić. Wiedział, że nie istnieje nic takiego, jak częściowo trzeźwy alkoholik albo się pije, albo nie. Teraz nie pił, czyli było dobrze, ale zawsze zdarzały mu się dłuższe okresy, gdy nawet nie myślał o chlaniu. Czasem całe miesiące. Raz na jakiś czas wpadał na spotkania, kiedy gard przez dwa tygodnie nie pojawiał się na spotkaniu, a, a czuł się nieswojo, jakby rozsypał sól i nie rzucił szczypty przez ramię. Wstawał i mówił: Cześć, mam na imię Jim i jestem alkoholikiem. Gdy jednak nie odczuwał chęci picia, zdawało mu się, jakby to wszystko było nieprawdą. Podczas tych okresów nie zachowywał abstynencji. Mógł pić i pił, co było przeciwieństwem chlania. Parę koktajli koło piątej, jeżeli akurat był na przyjęciu czy kolacji dla kadry uniwersyteckiej. Nic więcej. Mógł też zadzwonić do Bobby Anderson y i zapytać, czy nie chciałaby wyskoczyć na parę piw. Nie było sprawy. Potem. Nadchodził ranek taki jak ten, gdy Gard budził się, czując ochotę na całą wodę tego świata. Było to autentyczne pragnienie fizyczne. Przywodziło mu na myśl dawne rysunki Virgila Parcza z Saturday Evening Post, na których jakiś ekscentryczny wędrowiec pełznie po pustyni z wywieszonym językiem, szukając oazy. Gdy nachodziła go ta ochota, mógł ją tylko zwalczyć, trzymać na dystans, próbować chociażby grać na remis. Czasem lepiej było spędzić ten czas w takim miejscu jak Boston, bo co wieczór mógł iść na spotkanie, albo co cztery godziny, jeśli było trzeba. Po trzech czy czterech dniach pragnienie mijało zazwyczaj. Jim sądził, że może je po prostu przeczekać. Zostanie w pokoju, będzie oglądał filmy w kablówce, dopisując do rachunku obsługę do pokoju. Osiem lat, jakie upłynęło od rozwodu i zerwania z koleżem, spędził jako poeta etatowy. Co oznaczało, że stał się członkiem dziwnego kręgu społecznego, w którym barter zwykle był ważniejszy niż pieniądze. Wymieniał wiersze na jedzenie. Pewnego razu za urodzinowy sonet dla żony farmera dostał trzy torby młodych ziemniaków. Lepiej, żeby się kurde rymowało, powiedział farmer utkwiwszy w gardnerze ciężkie spojrzenie. Prawdziwe wiersze się rymują. Gardner, który pojął aluzję, zwłaszcza gdy chodziło o jego żołądek, ułożył sonet pełen żywiołowych męskich rymów i czytając ostateczną wersję, wybuchnął gromkim śmiechem. Zadzwonił do bobi, przeczytał jej wiersz i oboje zaczęli ryczeć. Czytany nagłos brzmiał jeszcze lepiej, niemal jak list miłosny od doktora Siusa. Nie potrzebował jednak zdania bobi, aby wiedzieć, że mimo wszystko był to uczciwy kawałek roboty. Jaskrawej, lecz pozbawionej protekcjonalnego tonu. Innym razem, mała oficyna z West Mino zgodziła się wydać tomik jego wierszy. Stało się to na początku roku 1983, i jak się miało później okazać, był to ostatni tomik wierszy opublikowanych przez Gardnera. Jako zaliczkę, proponując mu pół songa drewna, Gardner przystał na tę ofertę. Powinieneś zażądać trzech czwartych songa, powiedziała mu Bobby wieczorem, gdy siedzieli przed piecem, opierając stopy o metalową osłonę i paląc papierosy. Podczas gdy za oknem świstał wiatr, nawiewając świeży śnieg na pola i gałęzie drzew. To dobre wiersze? Poza tym sporo ich. Wiem, odparł Gardner, ale było mi zimno. Pół songa wystarczy mi do wiosny. Puścił do niej oko. Zresztą facet jest z Connecticut, chyba nawet nie wiedział, że to prawie sam jesion. Spuściła stopy na ziemię i spojrzała na niego. Serio? No? Zaczęła chichotać, a on pocałował ją mocno i zabrał do łóżka, a potem spali jak łyżeczki. Przypomniał sobie, jak zbudził się w nocy, nasłuchując wiatru, myśląc o szalejącym w mroku chłodzie i łóżku wypełnionym spokojem i ciepłem pulsującym pod dwiema kołdrami. Chciał, żeby tak było zawsze, ale nic nie trwa zawsze. Wychowano go w przekonaniu, że Bóg jest miłością, lecz należało się zastanowić nad uczuciami Boga, który stwarzając mężczyzn i kobiety obdarzył ich sprytem, pozwalającym im wylądować na księżycu i jednocześnie głupotą, przez którą przestali wierzyć, że istnieje coś niezmiennego i na zawsze. Następnego dnia Bobi znów zaproponowała mu pieniądze, a Gardner ponownie odmówił. Nie miał forsy jak lodu, ale jakoś sobie radził. Nie potrafił jednak zdusić w sobie iskry złości, mimo rzeczowego tonu, jakim Bobby złożyła propozycję. Nie wiesz, kto zwykle dostaje pieniądze po nocy w łóżku? Zapytał. Wysunęła podbródek. Chcesz mnie nazwać dziwką? Uśmiechnął się. Potrzebujesz Alfonsa? Podobno z tego może być niezła kasa. Chcesz śniadanie gard? Czy chcesz mnie wkurzyć? Może i jedno i drugie. Nie, odrzekła i zobaczył, że jest naprawdę wściekła. Boże, coraz gorzej się czuł, widząc coś takiego. Kiedyś było o wiele łatwiej. Objął ją, tylko żartowałem, czy ona tego nie widzi, pomyślał. Zawsze umiała się zorientować, kiedy żartuje, ale oczywiście nie zorientowała się, bo nie żartował. Jeśli wydawało mu się, że jest inaczej, mógł żartować tylko z samego siebie. Próbował ją zranić, dlatego że wprawiła go w zakłopotanie. To nie jej propozycja była głupia, lecz jego zakłopotanie. Przecież mniej więcej zdecydował, jak ma wyglądać jego życie, prawda? Nie chciał ranić Bobby, nie chciał jej do siebie zrazić. Łóżko było świetne, ale łóżko wcale nie było takie ważne. Ważne było to, że Bobby Anderson jest jego przyjaciółką, a zdawało się, że ostatnio dzieje się coś strasznego. Bardzo szybko tracił przyjaciół. To było naprawdę straszne, bez dwóch zdań. Tracił przyjaciół? A może sam ich gubił? Jak to właściwie jest gard? Obejmując ją z początku, miał wrażenie, jakby obejmował deskę do prasowania i bał się, że bobi będzie się próbowała wyrwać, a on popełni błąd, starając się jej nie wypuścić. W końcu jednak uległa. Chcę śniadanie, rzekł, i chcę cię przeprosić. Nic się nie stało, powiedziała i odwróciła się, zanim zdążył spojrzeć jej w twarz. Lecz w jej głosie dało się słyszeć sztuczne ożywienie oznaczające, że albo już płakała, albo była bardzo bliska łez. Ciągle zapominam, że proponowanie pieniędzy Jankesom z nowej Anglii nie należy do dobrego tonu. Gard nie wiedział, czy to jest w dobrym tonie, czy nie, ale nie chciał brać od Bobi pieniędzy ani wcześniej, ani nigdy w przyszłości. Karawana poezji nowej Anglii była jednak zupełnie inną sprawą. Łapte kurę chłopie. Powiedziałby Ron Cummings, któremu forsa była potrzebna jak piasek pustyni. Jest za wolna, żeby biegać i za tłusta, żeby się jej mógł przepuścić. Karawana poezji nowej Anglii płaciła gotówką. Oficjalna waluta Królestwa Poezji. 200 z góry i 200 po zakończeniu trasy. Można by rzec, że słowo to było bardzo namacalne, ale żywa gotówka była tylko częścią umowy. Reszta zamykała się w haśle rachunek. W trasie można było skorzystać z każdej okazji. Zamawiało się posiłki do pokoju, chodziło do fryzjera hotelowego, jeśli taki był. Brało się drugą parę butów, jeśli się ją miało, i jednego dnia wieczorem wystawiało za drzwi zamiast tych codziennych, żeby i te drugie mieć wyczyszczone na błysk. W pokojach wyświetlano też filmy, których nigdy nie można było zobaczyć w kinach, ponieważ kina upierały się, by brać pieniądze mniej więcej za to samo co poeci. Nawet bardzo dobrzy. Mieli z jakichś powodów produkować za darmo albo prawie za darmo, na przykład trzy troby kartofli równa się jeden, jeden sonet. Za oglądanie w pokoju filmu trzeba było oczywiście płacić, ale co z tego? Nie trzeba ich było nawet dopisywać do rachunku. Jakiś komputer robił to automatycznie i Gardner mógł tylko powiedzieć wielkie dzięki, rachunku nie trzeba, dawajcie to cholerstwo. Oglądał dosłownie wszystko. Od Emanuel w Nowym Jorku, której fragment, gdy dziewczyna trzepie facetowi kapucyna pod stolikiem w restauracji Okna na Świat, uznał za scenę o szczególnych walorach artystycznych, wręcz podnoszącą na duchu. W każdym razie na pewno podnoszącą fragment Gardnera, po Indiana Jonesa i Świątynię Zagłady oraz Rainbow Bright i Złodziejkę Gwiazd. I to właśnie będę teraz robił, pomyślał, pocierając gardło i myśląc o smaku dobrej starej whisky. Nic innego. Będę tu siedział i oglądał jej jeszcze raz od początku, nawet Rainbow Bright. Na lunch zamówię trzy czy z bekonem i zjem jednego koło trzeciej, kiedy będzie już zupełnie zimny. Może jednak daruję sobie Rainbow Bright i zdrzemnę się. Nie będę wieczorem nigdzie wychodził. Wcześniej się położę. Przetrzymam na dystans. Bobby Anderson potknęła się o trzycalowy jęzor metalu wystający z ziemi. Jim Gardner potknął się o Rona Cummingsa różne powody, skutek ten sam. Kamyczek wywołał lawinę. Ron wpadł do niego mniej więcej w tej samej chwili, gdy 210 mil stąd Anderson i Peter wracali do domu ze swej niezbyt normalnej wizyty u weterynarza. Cummings zaproponował, żeby zeszli do baru hotelowego na kolejkę albo i dziesięć. Możemy też darować sobie grę wstępną, ciągnął wesoło Ron i od razu nawalić się jak autobusy. Gdyby sformułował to nieco łagodniej, może gardowi nic by się nie stało, ale tak znalazł się z Ronem Cummingsem w barze i ochoczo unosił do ust szklaneczkę Jacka Danielsa, powtarzając sobie starą śpiewkę o tym, że zawsze potrafi z tym skończyć, jeśli naprawdę będzie chciał. Ron Cummings był dobrym, poważnym poetą i tak się akurat złożyło, że dosłownie srał pieniędzmi. Tak w każdym razie często powtarzał – — Sam jestem swoim Cosimo de' Medici — mawiał. — Dosłownie sram pieniędzmi. Jego rodzina mniej więcej od dziewięciuset lat pracowała w branży tekstylnej i należała do niej większa część południowego New Hampshire. Uważali Rona za wariata, ale ponieważ był młodszym z synów, a starszy nie był wariatem, to znaczy nie wykazywał obojętności dla tekstyliów, pozwolili Ronowi robić to, na co miał ochotę, czyli pisać wiersze, czytać wiersze i prawie ciągle pić. Cummings był chudym młodzieńcem o twarzy gruźlika. Gardner nigdy nie widział, by jadł coś innego poza orzeszkami i krakersami Goldfish. Na jego wątpliwe usprawiedliwienie przemawiał fakt, że nie miał pojęcia o kłopotach Gardnera z wódą, ani o tym, że kiedyś omal nie zabił popijanemu żony. — Dobra — rzekł Gardner — wchodzę w to. Nawalmy się jak autobusy. Po kilku szybkich w barze hotelowym Ron uznał, że tacy szykowni goście jak oni mogą znaleźć miejsce, które zaoferuje odrobinę lepszą rozrywkę niż muzyka z puszki, sącząca się z górnych głośników. Sądzę, że moje serce to wytrzyma, powiedział Ron. Nie jestem pewien, ale. Bóg nienawidzi tchórzy dokończył gardner. Ron zarechotał, walnął go w plecy i zawołał o rachunek. Złożył na nim zamaszysty podpis, sięgnął do portfela i dorzucił sowity napiwek. — No to tango, stary! — i wyszli. Promienie popołudniowego słońca zakłuły Gardnera w oczy jak szklane włócznie i nagle przyszło mu do głowy, że chyba to jednak był zły pomysł. — Słuchaj, — Ron powiedział, — może ja... Cummings sklepnął go w ramię. Jego dotychczas blade policzki pokraśniały, a w wodniście niebieskie oczy rozbłysły. Gardowi Cummings przypominał teraz ropucha w chwilę po otrzymaniu samochodu. — Nie wciskaj mi kitu, Jim! — Odrzekł przymilnym tonem: Boston leży u naszych stóp, tak nowy i rozmaity, lśniący niczym świeży skutek pierwszego mokrego snu młodzieńca. Gardner wybuchnął bezradnym śmiechem. Oto i Gardner, jakiego wszyscy poznaliśmy i pokochaliśmy, rzekł Ron, zanosząc się rechotem. Bóg nienawidzi tchórzy. Powiedział Gard: Złap taksówkę, Roni? Wtedy to zobaczył. Lej na niebie. Wielki i czarny i coraz bliższy. Za chwilę miał opaść na ziemię i porwać go gdzieś daleko, ale nie do krainy Oz. Taksówka zatrzymała się przy krawężniku, wsiedli. Taksówkarz zapytał, dokąd chcą jechać. Do krainy Oz, mruknął Gardner, Ron zarechotał. Chciał powiedzieć, że tam, gdzie szybciej piją i szybciej tańczą, poradzisz pan sobie z tym? O, chyba tak, powiedział szofer i ruszył. Gardner otoczył ramieniem Rona i wykrzyknął — niech się zacznie zabawa. — Wypiję za to — odrzekł Ron. 2. Gardner obudził się na zajutrz rano kompletnie ubrany, w wannie pełnej zimnej wody. Jego najlepsze rzeczy, które na nieszczęście miał na sobie w chwili, gdy razem z Ronem Cummingsem wyruszyli w rejs, wolno przyklejały mu się do skóry. Spojrzał na swoje palce i zobaczył, że są bardzo białe i pomarszczone. Paluszki rybne. Widocznie leżał tu od jakiegoś czasu. Być może nawet woda była gorąca, gdy wchodził do wanny. Nie pamiętał. Otworzył odpływ wanny. Ujrzał stojącą na sedesie butelkę burbona. Była do połowy pełna i umazana jakimś tłuszczem. Wziął butelkę do ręki. Tłuszcz miał zapach jakby smażonego kurczaka. Gardnera bardziej jednak interesował aromat, jaki wydzielała zawartość butelki. Nie rób tego, pomyślał ale zanim jeszcze zdążył dokończyć myśl, szklana szyjka zadzwoniła mu o zęby. Napił się i znowu urwał mu się film. Kiedy się ocknął, stał nago w sypialni ze słuchawką telefonu przy uchu i niejasnym wrażeniem, że właśnie wykręcił czyjś numer. Czyj? Nie miał pojęcia. Dopóki po drugiej stronie nie odezwał się Cummings. Jego głos świadczył, że jest z nim jeszcze gorzej niż z Gardnerem. Gardner mógłby przysiąc, że to niemożliwe. Bardzo było źle? Usłyszał swój głos gardner? Zawsze tak się kończyło, gdy wpadał w wir cyklonu. Nawet jeśli był przytomny, wszystko robiło się zamazane i ziarniste, jak na kiepskim zdjęciu w gazecie, a on miał wrażenie, jakby do końca nie mieścił się w sobie. Najczęściej zdawało mu się, że unosi się nad własną głową, jak srebrzysty dziecięcy balonik. Wpakowaliśmy się w duże kłopoty. Kłopoty? Powtórzył Cummings, po czym zamilkł. Gardnerowi zdawało się, że się zastanawia. Miał nadzieję, że Cummings się zastanawia. A może bał się samej myśli? Czekał, czując, że ma bardzo zimne ręce. Nie było żadnych kłopotów, powiedział wreszcie Cummings, i Gardner poczuł nieznaczną ulgę. Jeśli nie liczyć kłopotu z moją głową, Jezu, z głową mam straszny kłopot. Jesteś pewien? Na pewno nic nie było? Myślało noże. Strzeliłeś do żony. Odezwał się nagle głos w jego głowie. Głos zastępcy szeryfa, który czytał komiks. Nieźle, kurwa, co? No, rzekł z namysłem Cummings i urwał. Dłoń Gardnera znów zacisnęła się mocno na słuchawce. Co no? Nagle światła w pokoju wydały mu się za jasne. Tak jak wczorajszy blask słońca, gdy późnym popołudniem wyszli z hotelu. Coś zrobiłeś? Znowu urwał ci się pieprzony film i zrobiłeś coś głupiego, albo szalonego, albo okropnego. Kiedy się wreszcie nauczysz, żeby się trzymać od tego z daleka? A w ogóle potrafisz się tego nauczyć? W głowie ni stąd, ni zowąd zadźwięczał mu dialog ze starego filmu. Zły el-komandante. Jutro przed świtem będziesz martwy, senior. Ostatni raz oglądałeś słońce. Dzielny Amerykano. Tak, za to ty do końca życia będziesz łysy. — Co to było? — spytał Rona. — Co zrobiłem? — Wdałeś się w dyskusję z paroma ludźmi w lokalu Grill Bar Stone Country — rzekł Cummings. Parsknął krótkim śmiechem. — Chryste, kiedy tak cię boli, że nie możesz się śmiać, to znak, że zrobiłeś sobie naprawdę dobrze. — James, skarbie, pamiętasz Grill Bar Stone Country i tych poczciwych chłopaków? — Zaprzeczył. Z ogromnym wysiłkiem przypominał sobie jakąś knajpę o nazwie Smith Brothers. Słońce właśnie chyliło się ku zachodowi, tonąc w krwawej łunie. Skoro więc kończył się czerwiec, mogła być która? W pół do dziewiątej? Za kwadrans dziewiąta? Czyli mniej więcej pięć godzin po tym, jak razem z Ronem wyruszyli z hotelu. Przypomniał sobie, że tabliczka przed wejściem przypominała braci znanych z opakowań pastelek na kaszel. Przypominał sobie, jak kłócił się z Cummingsem o Wallesa Stevensa, Przekrzykując łomot szafy grającej, z której leciała jakaś piosenka Johna Fogertiego. Dalej jego poszarpana pamięć nie zdołała już sięgnąć. Nad barem była naklejka Waylon Jennings na prezydenta dodał Cummings. — No, i coś drgnęło w mózgownicy? Nie, odrzekł żałośnie Gardner. No więc wdałeś się w dyskusję z paroma poczciwymi chłopakami. Doszło do wymiany słów. Bardzo ożywionej, potem wręcz gorącej, gorące, następnie w ruch poszły pięści. Moje? Głos gardnera brzmiał głucho. Twoje! przytaknął wesoło Cummings. I w tym momencie lekko wzbiliśmy się w powietrze, lądując na chodniku. Prawdę mówiąc, uważam, że wywinęliśmy się dość gładko. Wkurzyłeś ich tak, że goście mieli pianę na ustach Jim? Chodziło o Sibruk czy Czarnobyl? Niech cię szlak, pamiętasz! Gdybym pamiętał, nie pytałbym cię o co chodziło. Właściwie o jedno i drugie. Cummings zawahał się. Dobrze się czujesz, Gard? Mam wrażenie, jakbyś był w dołku. Doprawdy. Otóż wręcz przeciwnie, Ron uniosło mnie nad ziemię. Cyklon porwał mnie w górę. Obraca mnie w kółko i w kółko. A gdzie i kiedy to się skończy, tego nie wie nikt. Nic mi nie jest. To dobrze. Można mieć nadzieję, że wiesz, komu powinieneś za to dziękować. Może tobie. — Nie inaczej, stary. Wylądowałem na tym chodniku jak dzieciak, który pierwszy raz zjechał ze zjeżdżalni. Nie potrafię zobaczyć w lustrze własnego tyłka i tak chyba lepiej. Założę się, że wygląda jak odblaskowy plakat Grateful Dead z 69. A ty chciałeś wracać i pogadać o dzieciach z okolic Czarnobyla, które za pięć lat umrą na białaczkę. Chciałeś pogadać o tym, jak jacyś goście o mało nie wysadzili w powietrze Arkansas, szukając ze świeczką awarii w instalacji elektrowni jądrowej. Mówiłeś, że zapruszyli ogień. Stawiam swój zegarek, prawdziwy Rolex, że to byli Snopesowie z Mississippi. Udało mi się wsadzić cię do taksówki tylko dlatego, że obiecałem ci, że później wrócimy i spuścimy im manto. Uprosiłem cię, żebyś wszedł do pokoju i odkręciłem wodę. Powiedziałeś, że dobrze się czujesz. Mówiłeś, że weźmiesz kąpiel, a potem zadzwonisz do jakiegoś faceta o imieniu Bobby. Ten facet to dziewczyna, rzekł z roztargnieniem Gardner, Pocierał dłonią prawą skroń. Ładna? Niebrzydka, choć może nie olśniewająca. Przez głowę przebiegła mu nagle nonsensowna, choć niezwykle ważna myśl, Bobby ma kłopoty. Jak zbłąkana Bila tocząca się po zielonym suknie stołu, po chwili zniknęła. 3. Wolno podszedł do krzesła i usiadł, masując skronie. Jasne, znowu ten nuklearny syf, cóż by innego. Jeśli nie chodziło o Czarnobyl, chodziło o Seabrook. Jeżeli nie o Seabrook, to Three Miles Island. A jeśli nie o Three Miles Island, to Maine Main Yankee w Wyskesset. Albo o to, co mogło się stać w elektrowni Hanford w stanie Washington. Gdyby ktoś przypadkiem w ostatniej chwili nie zauważył, że zużyte pręty paliwowe, składowane w niezabezpieczonym rowie, zamierzają wylecieć w powietrze. Ile może jeszcze być takich ostatnich chwil? wypalone pręty paliwowe, składowane w wielkich, gorących stosach. Uważali, że straszne sklątwa Tu ten Kurczę. Niech jakiś archeolog z XXV wieku wykopie porcję tego gówna. Próbujesz powiedzieć ludziom, że to wszystko kłamstwo, bezczelne ugarstwo, że energia jądrowa w końcu zabije miliony ludzi i wyjałowi ogromne połacie ziemi, na których już nigdy nie będzie można zamieszkać. Napotykałeś jednak tylko obojętne spojrzenia. Mówiłeś do ludzi przeżywających rządy kolejnych administracji, których wybierani przez nich urzędnicy karmili kolejnymi kłamstwami, potem kłamali na temat tych kłamstw, a gdy i te kłamstwa demaskowano, łgarze mówili: Boże, tak nam przykro, zapomnieliśmy, i ponieważ zapomnieli, ludzie, którzy ich wybierali, zachowywali się jak chrześcijanie i przebaczali. Nie mogłeś uwierzyć, że było aż tylu chętnych do wybaczania. Dopóki nie przypomniałeś sobie, co P.T. Barnum mówił o niezwykle wysokim wskaźniku urodzeń frajerów. Gdy próbowałeś powiedzieć im prawdę, patrzyli ci prosto w oczy i informowali cię, że wciskasz im cholerny kit, Po amerykański rząd nigdy nie kłamie, bo wielkość Ameryki zbudowano na wystrzeganiu się kłamstwa. Ojcze wyznaję prawdę szczerą, ja zrobiłem to siekierą, co ma się stać, niech się wnet stanie, nie będę milczał i nie skłamie. Heh. Kiedy próbowałeś do nich mówić... Patrzyli tak, jakbyś przemawiał w obcym języku. Minęło osiem lat od dnia, w którym niemal zabił swoją żonę, i trzy od wydarzeń w Seabrook, po których aresztowano jego i Bobby. Bobby pod ogólnym zarzutem udziału w nielegalnej demonstracji, garda pod znacznie konkretniejszym posiadania ukrytej broni ręcznej, na którą nie miał pozwolenia. Pozostali zapłacili grzywny i wyszli. Gardner odsiedział dwa miesiące. Adwokat powiedział mu, że ma szczęście. Gardner spytał adwokata, czy wie, że siedzi i trzepie gruchę na bombie zegarowej. Adwokat zapytał go, czy nie myślał, aby skorzystać z pomocy psychiatry. Gardner spytał adwokata, czy nie myślał, aby się wypchać. Miał jednak dość rozsądku, żeby więcej nie chodzić na demonstracje. W każdym razie tyle. Trzymał się od nich z daleka. Miały na niego trujący wpływ. Jednak kiedy się upił, jego umysł, przynajmniej to, co z niego zostało po wodzie, obsesyjnie wracał do reaktorów, prętów rodzeniowych, obudów bezpieczeństwa, niemożności zwolnienia, niekontrolowanego wzrostu mocy, kiedy już do niego dojdzie. Innymi słowy, do całego nuklearnego gówna. Gdy się upijał, serce zaczynało w nim szaleć. Nuklearny syf, jasne, to tylko symbol. Nie trzeba być Freudem, żeby dojść do wniosku, że naprawdę protestował przeciw reaktorowi we własnym sercu. Jeśli chodziło o kwestie ograniczeń, system bezpieczeństwa Jamesa Gardnera szwankował. Miał w środku technika, którego już dawno należało wyrzucić. Siedział i bawił się przełącznikami. Nie potrafił osiągnąć pełni szczęścia, jeśli Jima Gardnera nie opętał chiński syndrom. Cholerny, pieprzony nuklearny syf. A daj spokój. Spróbował. Na początek zaczął myśleć o dzisiejszym wieczorze w Northeastern, wesołych igraszkach sponsorowanych przez grupę, która przybrała nazwę Przyjaciele poezji. Na jej dźwięk Gardnera przechodziły ciarki. Grupy o takich nazwach często składały się wyłącznie z kobiet, które mawiały o sobie damy. Większość w wieku zdecydowanie balzakowskim. Damy z klubu często o wiele lepiej znały twórczość Rona McQuena niż Johna Berrymana, Harta Kreina, Rona Cummingsa, czy nawet poczciwego fana pijatyk, bijatyk i urwanych filmów, którego ulubioną rozrywką jest strzelanie do żony Jamesa Erika Gardnera. Uciekaj stąd, Gard. Mniejsza o karawanę poezji Nowej Anglii, mniejsza o Northeastern. Przyjaciół poezji i tę sukę, Uciekaj stąd jak najszybciej, zanim stanie się coś złego, coś bardzo złego. Bo jeżeli zostaniesz, dojdzie do czegoś złego. Widać krew na Księżycu. Nie ucieknie jednak domain z podkulonym ogonem. Choćby nie wiadomo co na pewno nie on. Poza tym była jeszcze ta suka. Nazywała się Patricia McKerrill i była jedną ze światowej klasy najgorszych suk, jakie Gard spotkał w życiu. Trzymała go w szachu umową, zgodnie z którą do końca trasy nie ma kasy. Jezu. Powiedział gardner i zasłonił ręką oczy, próbując powstrzymać nasilający się ból głowy, wiedząc, że pomóc może mu tylko jedno lekarstwo, wiedząc też, że właśnie przez to lekarstwo może się stać coś naprawdę złego. Zdawał sobie jednak sprawę, że ta wiedza do niczego się nie przyda. Tak więc po chwili woda zaczęła płynąć, wciągając go w wir cyklonu. Jim Gardner spadał w jego czeluść. Cztery. Patricia McCurdle była najważniejszym twórcą karawany poezji Nowej Anglii i jej naczelnym szefem. Miała długie, lecz chude nogi i arystokratyczny nos, choć nieco za cienki i za ostry, by można go było uważać za atrakcyjny. Gard próbował sobie kiedyś wyobrazić pocałunek z Patrysią i przeraził go obraz, jaki ujrzał w myślach. Jej nos nie tylko wbijał się w jego policzek, ale rozcinał go jak brzytwa. Mackerdell miała wysokie czoło, nieistniejące piersi i oczy, szare jak lodowiec w pochmurny dzień. Znała swoją genealogię do pierwszych osadników z Mayflower. Gardner pracował już kiedyś dla niej i kiedyś były już kłopoty. Do karawany poezji Nowej Anglii dołączył w dość makabrycznych okolicznościach, lecz powód jego nagłego pojawienia się wśród jej uczestników nie był niczym nadzwyczajnym w świecie poezji, tak samo jak w świecie jazzu i rock'n'rolla. W ostatniej chwili Patricia McKerdall zrobiła się dziura w programie, ponieważ jeden z sześciu poetów, którzy zapisali się na ten wesoły letni objazd, powiesił się na pasku w szafie. — Zupełnie jak Phil Oaks — powiedział Ron Cummings do Gardnera, gdy siedzieli z tyłu autobusu pierwszego dnia trasy. Mówił to z nerwowym chichotem uczniaka z ostatniej ławki. — Swoją drogą, Bill Clodsworth nigdy nie grzeszył oryginalnością — Patricia McKerrdle załatwiła dwanaście terminów i zaliczki, a umowa po odarciu z górnolotnej retoryki sprowadzała się do wynajęcia sześciu poetów za cenę jednego. Po samobójstwie Claude's miała trzy dni na znalezienie publikującego poety w sezonie, gdy większość publikujących poetów miała pełne kalendarze. Albo wzięła wieczne wakacje, jak głupi Billy Claude's rzekł Cummings, śmiejąc się niepewnie. Zapewne żadna albo prawie żadna z grup, które zamówiły wizytę karawany, nie wzdragałaby się przed zapłatą ustalonego honorarium tylko dlatego, że brakowało jednego poety. Byłoby to w bardzo złym guście, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę powód tego braku. Mimo wszystko spółce karawany groziło, że nie wywiąże się z umowy, przynajmniej pod względem formalnym, a Patricia McCurdle nie należała do osób tolerujących jakiekolwiek luki prawne. Rozmawiała z czterema poetami, z których każdy był o klasę gorszy od poprzedniego, a gdy do pierwszego wieczoru zostało zaledwie 36 godzin, zdecydowała się w końcu zadzwonić do Jima Gardnera. Ciągle pijesz Jimmy? spytała bez ogródek. Jimmy, tej formy nie cierpiał. Większość ludzi mówiła mu Jim. Jim brzmiało w porządku. Nikt nie nazywał go Gard z wyjątkiem jego samego i Bobby Anderson. Trochę odrzekł. Ale z tęgim chlaniem skończyłem. Mam wątpliwości, rzekła chłodno. Zawsze miałaś pati, odparł, dobrze wiedząc, że nie cierpi tego bardziej niż on Jimiego. Jej purytańska krew buntowała się przeciw takiemu zdrobnieniu. Pytasz, bo brakuje ci flaszki, czy masz jakiś pilniejszy powód? Oczywiście wiedział. A ona oczywiście wiedziała, że on wie, i oczywiście wiedziała, że on się uśmiecha, i oczywiście była wściekła, i oczywiście wszystko to bawiło go do rozpuku, i oczywiście wiedziała, że on też o tym wie, i bardzo mu się to podobało. Jeszcze przez kilka minut wymieniali złośliwości, aż wreszcie postanowili wejść w układ, który nie był małżeństwem z rozsądku, lecz z konieczności. Gardner chciał przed najbliższą zimą kupić dobry używany piec opalany drewnem. Zmęczyły go już bajzel, jaki przypominał jego dom, i wieczory, które spędzał zwinięty w kłębek przed piecem kuchennym, słuchając łopoczącej na wietrze folii, która zabezpieczała okna. Patrysia MacKerdell chciała kupić poetę. Porozumienia nie przypieczętowali jednak przyjaznym uściskiem dłoni. Patrysia MacKerdell przyjechała z Derry jeszcze tego samego dnia po południu z umową w trzech egzemplarzach oraz w towarzystwie notariusza. Gard trochę się zdziwił, że nie przywiozła drugiego notariusza na wypadek, gdyby pierwszy cierpiał na chorobę wieńcową czy coś podobnego. Pomijając uczucia i przeczucia, nie było sposobu, by opuścić trasę i zdobyć piecyk, bo gdyby opuścił trasę, nigdy nie zobaczyłby drugiej połowy honorarium. Patrysia włóczyłaby go po sądach i wydała nawet tysiąc dolarów, żeby wydusić z niego trzy stówy, które spółka karawana zapłaciła z góry. Byłaby do tego zdolna. Wziął udział w prawie wszystkich wieczorach, lecz podpisana przez niego umowa określała rzecz wyraźnie, nie pozostawiając żadnych wątpliwości. Gdyby zwiał z powodów nieakceptowanych przez koordynatora turne, wszystkie niezapłacone honoraria zostaną unieważnione, a wszystkie otrzymane wcześniej zaliczki honorarium należy zwrócić spółce karawana w ciągu trzydziestu, trzydziestu dni. I Patricia McCurdle zaczęłaby go ścigać. Pewnie wydawałoby się jej, że robi to dla zasady, ale prawdziwym powodem byłby fakt, że gdy znalazła się w potrzebie, Gard powiedział do niej Patty. Zresztą, na tym by się nie skończyło. Gdyby uciekł, zaangażowałaby swój czas i energię, aby spotkał go powszechny ostracyzm. Z pewnością już nigdy nie mógłby czytać swoich wierszy na żadnym poetyckim tournee, z którym Patricia MacKerdel miałaby jakiś związek, czyli na bardzo wielu Dochodziła jeszcze delikatna sprawa dotacji stypendiów. Mąż zostawił jej sporo pieniędzy, choć Gard nie sądził, że można o niej powiedzieć, jak mawiał Ron Cummings, że dosłownie sra pieniędzmi, ponieważ nie wierzył, by Patrysia Mackerdel wykonywała tak wulgarne czynności. Pewnie nawet się nie wypróżniała, gdy odczuwała potrzebę, prawdopodobnie dokonywała aktu niepokalanego wydalenia. Sporą część swojego majątku przeznaczyła na fundowanie wielu stypendiów. Dzięki temu została poważnym mecenasem sztuki, i jednocześnie wyjątkowo sprytną kobietą interesu, która doskonale poradziła sobie z nieprzyjemnym problemem podatków. Stypendia odpisywało się od dochodu. Część przyznawano poetom na określony czas, część środków przeznaczano na nagrody pieniężne w dziedzinie poezji, a część na wsparcie finansowe czasopism poświęconych współczesnej poezji i prozie. Pieczy nad stypendiami sprawowały komisje, którymi sterowała Patrycia MacKerdyl, dbając o to, by były ze sobą tak doskonale powiązane jak kawałki chińskiej układanki albo nici pajęczej sieci. Mogła nie tylko odebrać mu tych parszywych sześć stów, ale zrobić coś znacznie gorszego: mogła mu nałożyć kaganiec. Tymczasem było możliwe, mało prawdopodobne, lecz możliwe. Że Gart napisze jeszcze parę dobrych wierszy, zanim szaleniec, który wsadził Lufę w tyłek świata, postanowi w końcu pociągnąć za spust. Musisz to przetrwać, pomyślał. Zamówił do pokoju butelkę Johnny Walkera. Niech Bóg błogosławi rachunek na wieki wieków Amen. I nalewał sobie drugiego drinka ręką, która stała się wyjątkowo pewna. Musisz to przetrwać nic więcej. Jednak w miarę upływu dnia zaczynał się coraz częściej zastanawiać, czy wsiąść do autobusu Greyhounda, na pętli przy Stewart Street i pięć godzin później wysiąść przed przykurzoną drogerią w Unity? Potem złapać stop do Troy, zadzwonić do Bobby Anderson i powiedzieć, o mało nie porwał mnie cyklon, Bobby, ale w ostatniej chwili znalazłem schron. Szczęście, nie? Pieprzyć to. Sam decydujesz o swoim szczęściu. Jeżeli będziesz silny, gard, będziesz miał szczęście. Musisz to przetrwać. Nic więcej. O to co masz zrobić. Pogrzebał w torbie, szukając najlepszych rzeczy, jakie mu zostały, ponieważ galowy strój, w którym występował na wieczorach, okazał się nie do odratowania. W końcu cisnął na narzutę łóżka wyblakłe dżinsy, białą koszulę, parę wystrzępionych bokserek i parę skarpet. — Dziękuję, pani, ale nie trzeba słać, spałem w wannie. Ubrał się, zjadł trochę dropsów kert, wlał w siebie nieco wody, potem znów zjadł trochę kertów, po czym znów zaczął grzebać w torbie, tym razem szukając aspiryny. Znalazł i wrzucił w siebie kilka pastylek. Spojrzał na butelkę. Odwrócił wzrok. Pulsujący ból głowy stawał się coraz bardziej nieznośny. Gard usiadł przy oknie, zajrzał do swoich notatników i starał się zdecydować, co przeczytać dziś wieczorem. W okropnym świetle długiego popołudnia wszystkie jego wiersze wyglądały, jakby napisano je po fenicku. Zamiast wpłynąć łagodząco na ból głowy, aspiryna zdawała się jeszcze go potęgować. Bum, trach, łup, bach. Dudniło mu w głowie za każdym uderzeniem serca. Był to ten sam znajomy ból, który niczym tępy stalowy świder wolno wwiercał mu się w czaszkę tuż obok lewego oka i trochę nad nim. Opuszkami palców musnął ledwie widoczną bliznę. Stalowa płytka pod skórą była rezultatem wypadku na nartach, jaki przeżył w wieku kilkunastu lat. Przypomniał sobie, jak lekarz powiedział, od czasu do czasu może cię boleć głowa. Ale dziękuj Bogu, chłopcze, że w ogóle coś czujesz. Masz szczęście, że żyjesz. Ale kiedy nadchodziły dni takie jak ten, zaczynał się zastanawiać. W takie dni mocno się nad tym zastanawiał. Drżącą ręką odłożył notatnik i zamknął oczy. Nie dam rady tego przetrwać. Dasz? Nie dam krew na księżycu. Czuję to, prawie widzę. Przestań mi wciskać swoje prowincjonalne irlandzkie zabobony. Musisz być twardy, pieprzony mięczaku, twardy. Spróbuję, mruknął, nie otwierając oczu, i piętnaście minut później, gdy z nosa zaczęła mu się sączyć krew, w ogóle tego nie zauważył. Zasnął na krześle. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka Cała książka do nabycia w publio.pl